kochani, witajcie na naszym kanale. Dzisiaj przychodzimy do was z długo wyczekiwanym ridem dworów. Dzisiaj na tapet wchodzi Dwór Mgieł i Furii, znany Zguby. Co? Przepraszam, musiałam. Nie, dobrze, jedziemy dalej. Dlaczego się zmienia? Ja autentycznie musiałam. Czekajcie, ja czytam złą książkę na dzisiaj? Nie no, ja już nie wiem, co ty powiedziałeś, w każdym razie Dwór Mgieł i Furii. Dwór Mgieł i Furii, to nie strasz mi, nie mów, że Mgieł i Zguby. Chociaż chciałabym powiedzieć, że tak naprawdę ta książka to jest dwór szajna feministy i feby, która nie wie, czego chce. No, ale do tego przejdziemy za chwilę. Tak, kontynuujemy naszą przygodę z Reedem, przygód właśnie Feby, Frytki, jakichś tam innych pięciu przezwisk, które dla niej miałyśmy, oraz naszego naszelnego feministy Pryfianu, czyli Shida, w tym właśnie cyklu, kiedy sobie wracamy do dworów i przygotowujemy się na to, żeby w końcu zrecenzować wam na kanale Akosyw, czyli dwór srebrnych płomieni, który tutaj już się przygotowuje. Anna go dzisiaj zabiera i go dzisiaj czyta, jako no, że skończyła. Nie no, pojutrze, bo jeszcze chcę przeczytać nowelkę. A tak, nowelka. Ja jestem jeszcze na świeżo po trzecim tomie, który już dzisiaj skończyłam, więc mam nadzieję, że mi się nic nie porypie, że coś było w trzecim tomie, a my omawiamy dzisiaj drugi, ale ja wydaje mi się, że nie. Ja będę pilnować, bo ja skończyłam dosłownie 10 minut temu. Także, ale no wydaje mi się, że nie, więc jutro siadam do nowelki jeszcze, żeby ją sobie tak na szybciora przypomnieć, a później jedziemy no, z tym tomem o Neście i Kasjanie, także wszystko będzie w swoim czasie, w związku z czym w najbliższym czasie na kanale będzie w gruncie rzeczy tylko Sarah J. Maas. Tylko Sarah J. Maas i dwory. A później zaczyna nam się super mega długi czas podsumowań 2021, który już tak względnie sobie zaplanowałyśmy, jak będzie nasz grudzień wyglądał, w związku z czym tak to wygląda. Dobrze, jedna rzecz, bo musimy się odnieść na moment do tego, co się działo po poprzednim filmie a propos Reedu, dworu, cierni i róż. Ja powiem bardzo szczerze, tak od siebie, że ja nie spodziewałam się, że będziemy czytać te książki dalej. Znaczy, że początkowo, nie? Na samym początku nie spodziewałam się, że będziemy jechać z tym dalej. Myślałam, że to będzie trochę tak jak ze Zmierzchem, nie? Że przeczytamy pierwszy tom i dalej to już sobie damy spokój. Aczkolwiek, chyba już bardzo dawna... Przepraszam, to mnie bardzo rozprasza. Konrad drałuje w kuwecie, tak? Słuchajcie, od bardzo dawna nie dostawałyśmy tyle pytań przez ileś tam miesięcy, jak o ten reread dworów. Tak, prawda. I te pytania były wszędzie, i w komentarzach, i w każdym właściwie pudełku, które na Instagramie zostawiałyśmy. W DM-ach pisaliście do nas wiadomości na Instagramie, kiedy Reed Akomafu. I ja w pierwszej chwili miałam takie, że chciałabym przeczytać, z bardzo prostego względu. Skapnęłam się, że niewiele pamiętam, i jeżeli miałabym teraz czytać Akosyw, to bym miała takie... Ale o co chodzi? Kim są ci ludzie? Ja już miałam takie wrażenie, kiedy kartkowałam sobie ten dwór, bo Ula go oczywiście, Ula Słomka. Pozdrawiam cię, Ula, bo miałam cię pozdrowić, gadałam dzisiaj z tobą. Ja też. Była taka mowa, że tam Ula właśnie już tam rzucała spoilery, że ona czyta i w ogóle miałam takie, kim są ci ludzie? Kim jest Devlon? I mam takie, o co? Już wiemy, kim jest Devlon. Już wiemy, kim jest Devlon, no nie? Więc ja po prostu w pewnym momencie czytając miałam takie, Boże, jak ja się cieszę, że my to czytamy, bo po pierwsze, to jest super zabawa. Ja się bardzo dobrze bawiłam. I to, ja, to zero sarkazmu, guys. Ja legit bardzo dobrze się bawiłam i bardzo miło mi się czytało ten Akomaf, więc to jest w ogóle hit, hit. Tak, ten drugi tom się czytało o wiele lepiej niż ten pierwszy. Przyjemność i jak masełko na patelni. W czasie jakby to twierdzenie się jakby... Potwierdzę. Tak. Potwierdzić twierdzenie, I guess, nie wiem. Tak, i przypomniałam sobie to wszystko i szczerze przypomniało mi się, dlaczego my tę serię tak kochałyśmy te kilka lat temu. I szczerze, czytanie Akomafu obudziło we mnie na nowo tę miłość. Tak, z zastrzeżeniami. Tak, bo to z Akomafem jest trochę tak, że to nie jest tak, że ta książka jest idealna, albo że nie popełnia błędów swojego poprzednika, bo jednak to nadal napisała ta sama osoba, w związku z czym widzimy pewne rzeczy, które... No zwracałyśmy na to uwagę przy tym poprzednim tomie i tutaj to też się dzieje, w związku z czym pewne uwagi będą podobne. Krótka przerwa na przegonienie kota. W każdym razie wrócimy do pewnych uwag. Tak. Natomiast koniec końców, to co jest w ogóle super w dworach i czego w sumie chyba nie powiedziałyśmy w poprzednim filmie, a co ten tom bardzo podkreśla, to jest generalnie sam koncept. Tak. I to jest coś, co sprawiło, że ja tę książkę tak bardzo lubiłam, bo ten świat generalnie, overall, jest taki bardzo baśniowy. Tak. Taki wręcz bajkowy momentami. I cały ten setting, i opisywanie miejsc, i kultur dworów, i tak dalej, to jest coś, co mi się generalnie bardzo podobało i co też na przykład podbijało mi wrażenia z czytania trzeciego tomu, bo tam dowiadujemy się o tych innych dworach trochę więcej. Więc no, dobra. Kalias forever? Jezus, tak! Tak! Kalias. To jest nasz dud. Ale to przejdziemy do tego w następnym filmie. Tak, ale stary, nie mówmy tego, bo Mas potem napisze trylogię o Kaliasie i będzie... Kurde, ale ja bym tak chciała! Ale będziemy musiały to recenzować! Jeżeli...
dobra, nie, wiecie co, bo to było tak, że ja pamiętam, jak mówiłyśmy przy trzecim tomie, ej, Nesta i Kasem to byłby super paring na książkę, a potem, no wiecie, co się wydarzyło. Dobra, mamy bardzo dużo znaczników i ja i Marta, ty masz jeszcze znaczniki stare, ja też mam znaczniki stare, ale niektóre poprzeklejałam, niektóre pododawałam. Ja w ogóle chciałabym powiedzieć, że ja zużyłam półtorej tej. Więc będziemy jechać jakby po znacznikach i analizować konkretne sceny i konkretne rzeczy, więc będziemy... Spoilerować do woli. Dokładnie tak, więc dla tych osób, które z jakiegoś powodu, nie wiem, może na przykład nie pamiętają, o czym jest ten tom, jak on się zaczyna i o co w nim chodzi... To się dowiecie. To tak, no to long story short, zaczynamy od tego momentu, w którym no... Feyre jest na dworze wiosny po tych wszystkich wydarzeniach pod górą z Amarantą i całą resztą ekipy. Oczywiście powiązana tą taką przedziwną umową z Rysandem, która polega Ryszardem, która polega generalnie na tym, że raz na miesiąc ona na tydzień jakby do niego się przeprowadza, no i ona tak. Tam jest, ma być tydzień, prawda, potem wraca z potem wracać do tego. Śmieszna sytuacja jest taka, śmieszna sprawa jest taka, że minęły 3 miesiące od wydarzenia pod górą, a Ryszarda jak nie było, tak nie ma. I Feyre ma takie, no to może zapomniał, może coś tutaj nie poszło, może mu się odechciało, może zostawił mnie w spokoju, o Boże, ten straszny Ryszard zostawił mnie w spokoju, jak dobrze, mogę siedzieć i kochać mojego Tamlina. Generalnie zaczynamy od przystawki z penisa, można powiedzieć. Znaczy tak, no generalnie jeszcze dodając na moment, Tamlin ma trochę paranoję dotyczącą bezpieczeństwa Feyre, znaczy tak to jest okay. Znaczy jest bardzo nadopiekuńczy, taki bardzo overprotective, byśmy powiedzieli. W związku z czym Feyre ma do niego dużo pretensji, że jej nie rozumie, że sprawia, że jest zamknięta w klatce, ona chce coś robić, bo w innym przypadku no, po prostu pogrąża się w tych myślach i wspomnieniach, które ma z wydarzeń spod góry i to wcale nie sprawia, że ona się czuje po nich lepiej. W związku z czym można powiedzieć w gruncie rzeczy, że oboje przechodzą przez PTSD, się mają PTSD tak. I przechodzą jakby ten taki etap radzenia sobie z tym wszystkim, co się wydarzyło właśnie w końcówce pierwszego tomu, no na inny sposób. W sensie jednocześnie inny, a jednocześnie niepodobny, jeżeli ma to sens. Tak, dwóch złamanych ludzi, którzy próbuje postawić świat na nogi i siebie, dobrze, bo ja wzajemnie mam... to niekoniecznie. Mój pierwszy znacznik jest na 34 stronie. To moje na 30. I tutaj, no to jest po prostu przystawka z penisa, tak, kiedy już tutaj zaczynamy od cim. Ja to nazywam przystawką z penisa, bo potem przychodzi główne danie, czyli Ryszard. Dlatego to jest przystawka. Ale generalnie, no do początkowych fragmentów zastrzeżeń jakichś gigantycznych nie mam. Poza w sumie tak naprawdę tym, że Tamlin zachowuje się jak skończony butz. I Feyre też się zachowuje jak skończony butz. Oni oboje są raczej dla siebie bardzo niemili. Tutaj mamy jeszcze ten aspekt tego, że Feyre na przykład próbuje poradzić sobie z tym, że jest nieśmiertelną, jest Fey, została stworzona, tak? Wydarzenia z poprzedniego tomu sprawiły, że Amaranta ją zabiła, wtedy książęta się wszyscy zebrali, wskrzesili ją i od teraz jest nie tylko człowiekiem, nie tylko głupią człeczyną, ale też Boże, Fey. To jest, chciałam właśnie to powiedzieć, że w tej książce głupia człeczyna pada chyba tylko raz. I tak samo raz pada w trzecim tomie. I to jest... Chociaż dlatego te dwa tomy są lepsze niż ten pierwszy. Także dziękuję wszystkim książętom wszystkich dworów za wskrzeszenie Feyre, tylko dlatego, że nikt nie może ich nazwać człeczyną. Dokładnie tak. Ale teraz nazywają ją wyzwolicielką. No dobra, już wyzwolicielka jest lepsza niż człeczyna. Tak, lepiej. Jest bardziej mighty, więc tak będzie. Tak, mój pierwszy znacznik jest kolejny na stronie 30 i dotyczy zdania... czy mógłby jej kiedykolwiek wybaczyć ucieczkę przed Amarantą? Chodzi tutaj o Lucena i Ayantę. Ayantę, czyli kapłankę, bo w gruncie rzeczy nie ma tutaj nazwy religii, którą wyznają Fey. W sensie generalnie... Ale no to jest taka religia powiązana z naturą, tak? Czczenie słońca, tych wszystkich tam, nie wiem, przesilenia zimowego, wiosennego i jesiennego. Zimowego, okej, okay, dobra, przepraszam. Tak, no jakby tutaj insight jest taki, że są te kapłanki, które są trochę takie jak te Bene Gesserit. Jest, zaraz, nie, przesilenie jest zimowe i... Letnie, kochanie. A nie wiosenne, okej, okay, dobra. W każdym razie, że one są jak trochę z tego zakonu w Dune, tak, że one tak trochę sterują tym wszystkim z tylnego siedzenia. W sumie i w taka ogóle, jest sugestia tutaj. Taka jest sugestia, że one tam właśnie zajmują się swoimi rzeczami, mają swoje świątynie, czczą cholera wie co, chyba kocioł, czy w takim razie na to wychodzi, że kocioł. No i robią takie rzeczy jak na przykład właśnie uczestniczenie w świętach, udzielanie ślubów, czyli takie pitu-pitu, no, bez większego jakiegoś tutaj fantazjowania tak naprawdę. No i Ayanta generalnie poza tym, że jest najmłodszą tam święconą kapłanką w całym Pryfianie, bardzo się stara przypodobać Feyre, jeszcze bardziej Tamlinowi, a jeszcze bardziej Lucenowi. Tak. I ona generalnie ma taki bardzo otwarty... Nie nagramy dzisiaj tego filmu, wszystko nam przeszkadza. Bardzo otwarty stosunek do, no generalnie, relacji seksualnych i romantycznych, w związku z czym bardzo intensywnie daje Lucenowi znać, że może ona by chciała spędzić noc. Widzę tak, że ona tak za nią chodzi, tak...
Tak, to jest tak, ona tak chodzi, tak puszcza na niego łinki, a Lucien tak patrzy na nią i to od razu spieprza, wiesz. On dzidę dostaje i ucieka od niej, jak tylko może, to jest prześmieszne. No i właśnie, to jest trochę tak, że właśnie Ajanta była ambitna, mądra, piękna i śmiała, ale nie sądziłam, aby Lucien jej wybaczył. Czy mógłby jej kiedykolwiek wybaczyć ucieczkę przed Amarantą? Bo tutaj była mowa o tym, że chyba ojciec, nie Amaranty, tylko Ajanty, jak gdyby ją ukrył gdzieś tak, tam. Tak, i wszystkie tam jakieś tam kapłaneczki. I mam takie, kurczę, ale bro, dlaczego on miałby mieć pretensje, że jej ojciec, czy tam ktokolwiek nawet, ktokolwiek kto by był, stwierdził, kurczę, dobra, muszę uratować kogoś, nie? No to dawaj te kapłanki, wysyłamy je gdzieś za morze, żeby chociaż Amaranta ich nie dorwała. Dlaczego Lucien miałby mieć o to pretensje, nie? Ale to jest w ogóle dużo takich momentów, kiedy Febe ma takie bardzo absurdalne pojęcie na temat tego, że jak oni mogli przeżyć to cierpienie, ale do tego dojdzie. Dlaczego oni nie cierpieli? Dlaczego oni nie cierpieli jak wszyscy? Dlaczego ktoś się uratował? To potem będzie bardzo istotne w kontekście wątku Velaryz, do którego dojdziemy gdzieś za jakieś 40 minut, bo ten film będzie trwał 1,5 godziny. No więc tak, no generalnie sytuacja na dworze wiosny nie jest zbyt ciekawa. Febria jest basically zamknięta. Za każdym razem jak tam Lucien z Tamlinem gdzieś sobie jadą ogarniać rzeczy, no bo jest pełno potworów w tych lasach na dworze wiosny, no to on mówi, siedź na dupie. Ona ma takie, nie będę siedzieć na dupie. On ma takie, mów co ci każe i wychodzi. I generalnie sytuacja między nimi jest napięta i gdzieś krąży pomiędzy kocham cię, spędźmy razem noc, do cierpimy razem, a chciałabym z tobą pojechać i robić rzeczy, a nie tylko siedzieć na chacie. I Tamlinem, który mówi, że ale siedź na tej chacie i masz być safe, masz być in safe place, a ja będę się zajmował rzeczami i ty po prostu siedź i pachnij. A nawet jeżeli już dochodzi do jakiejś wspólnej nocy, to Tamlin jest w ogóle mistrzem w przerywaniu suspensu, w tym momencie mówi a propos, prawda, no, małżeństwa, tak, które ma zaraz właściwie się zawiązać między Feyrą i Tamlinem. Tak, bo oni się do ślubu gotują. No, że nie ma czegoś takiego jak księżna. No i tak trochę głupio, nie? W sensie... To było bardzo rude. Tak, i to było bardzo niegrzeczne, bo to w sumie oni byli w trakcie, prawda, w trakcie. No tak? I ona się pyta, takie, no kim będę, jak za ciebie wyjdę? Tak. No, będziesz moją żoną. A coś poza tym? Nie. Nie ma księżnych. No, także bardzo przykro. Dobrze, dalej. Strona 46 u mnie. to a propos właśnie wydarzeń pod górą. Że nie było ich tam, Amaranta kazała zgromadzić ich w obozach. Aha, to jest udramatycznienie sytuacji, i która już w ogóle jest bardzo dramatyczna, nie? Bo cała ta historia jest utkana dramatyzmem i nie dosyć, że składa się z dramatycznych losów konkretnych postaci, co dramatycznych losów NPC-ów, czyli tych randomowych ludzi, prawda, którzy gdzieś tam no, mieszkają w tym Pryfianie. No i trzeba jeszcze nakreślić, żeby jeszcze było bardziej dramatycznie. Nie tylko cierpienie tych wszystkich książąt i możnych, którzy byli pod prawda, górą, tylko jeszcze dodatkowo, że ci wszyscy ludzie, którzy nie byli pod górą, też cierpieli, w związku z czym, o czym Lucien opowiada Feyrze. No, że nie było ich tam, tak? Że Amaranta kazała zgromadzić ich w obozach. Możnym i Fey, cieszącym się pewnymi względami, pozwoliła zamieszkać pod górą, ale pozostali, jeżeli nie pracowali nad zaopatrywaniem dworów, dobra i żywność, byli zamykani w obozach, w tunelach wijących się głęboko pod jej dworem, całe tysiące stłoczone w komnatach i tunelach bez dostępu do światła czy świeżego powietrza przez 50 lat. No i Feyre ma takie, dobra, ale nikt o tym zasadniczo nie mówił. Na co Lucien mówi? Zabroniła o tym mówić. I jak to wygląda tak z zewnątrz, z poziomu czytelnika? Big Bane. To jest łatanie dzieły fabularnych powstałych w poprzednim tomie. I to jest niestety bardzo leniwy worldbuilding. I zwracam na to uwagę, mimo że mówiłam na samym początku, że sam pomysł i koncept na ten świat szalenie mi się podoba. Wiecie o tym, że ja uwielbiam ferisy, fej i różnego rodzaju tego typu stworzenia, tak jak na przykład się zachwycałam przy Okrutnym Księciu Holly Black, czy wszystkich wątkach dotyczących właśnie fairies w książkach Cassandry Clare. I tutaj też tak jest, no w sensie te fairies są trochę inne niż te fairies Black, ale dobra już... Tak, jakby generalnie przy recenzji pierwszego tomu używałyśmy bardzo często stwierdzenia Deus Ex Machina, wrócimy tutaj do tego. Dalej mamy stronę 53 u mnie. Ja następny zaczynam na Jesandzie, także dobrze, rozumiem. No i mamy tutaj scenę jakiegoś przyjęcia, które Tamlin organizuje i zaprasza swoich przyjaciół, bo okazuje się, że Tamlin ma więcej niż jednego przyjaciela, czyli Lucien'a. Oczywiście, że żadnego z nich właściwie nie poznajemy, poza dwoma facetami, którzy w gruncie rzeczy u niego pracują, są strażnikami. Nie pamiętam, jak oni się nazywają. Oni się tam gdzieś później pojawiają, coś robią, ale dobra, to tak, nie jest istotne. W lesie. Dobrze, w każdym razie. No i Feyre mówi. W sensie myśli. Wyglądali na dobrych znajomych. Takich, którzy niejedno już wspólnie przeszli, którzy nieraz walczyli ramię w ramię. Przyjaciele Tamlina. Przedstawił mi ich, ale ich imiona błyskawicznie uleciały mi z głowy. Nie poprosiłam go, żeby mi je przypominał. And I'm like, dobra, Feyre właściwie przez te 50 stron i dalej jeszcze będzie narzekać, że Tamlin jej nie pomaga, że z nią nie rozmawia, że jej nie rozumie. Że ona jest taka złamana i w ogóle. A jej się nawet nie chce zapamiętać imion jego przyjaciół. Wiecie, o co chodzi? Całe w ogóle, jakby to
do mnie dotarło tak, wiecie co, jak piącha w ryj, za przeproszeniem, przeczytanie w ogóle tych książek, jak bardzo Sarah J. Maas did dirty to Tamlin. To znaczy, jak bardzo ona go udupiła w tej książce. Bo w gruncie rzeczy przez całą tę książkę wszyscy rozumieją Feyre, wszyscy ją tłumaczą, jakby mają takie, no nie, jakby rozumiemy, dlaczego tyle taka jest. Przeszłaś, otóż to tak. I tak dalej. Ale hej, Tamlin też był pod tą górą, też patrzył, jak jego ukochana robi dziwne rzeczy, żeby uratować wszystkich tamtych wróżków. I wiesz, i mnie to rozwala, że nad Rysandem ludzie też się rozczulają. On biedny 50 lat siedział pod górą i krył Velaryz i swoją rodzinę. Tamlin the same thing and he's like, you're the bad guy. Tak, w sensie jasne, no Tamlin jest bucem, nie? Umówmy się i tak dalej. Ale złomasem, tak? Ale tutaj nie ma w ogóle absolutnie zero zrozumienia dla tej postaci. Nie. I ani Feyre, ani nikt dookoła, nawet Lucien. Nawet Lucien. Nie mają takiego, ale zrozum jego perspektywy, nie? Nawet gdyby Lucien tak siadł z Feyre i powiedział jej, ale popatrz na to z jego perspektywy, jak to wygląda, nie? To już jej by dało do myślenia i może sprawiło, że ona trochę też by inaczej na przykład do niego podchodziła i wtedy on by zaczął inaczej może podchodzić do niej. No wiecie, o co chodzi, nie? No. W każdym razie, no to jest bardzo przykre. No tak na początku tej Tamlina, książki to... demonizacja Tamlina ze strony Sarah J. Maas zasuwa po prostu jak pociąg pośpiesznej relacji Koluszki i Warszawa, tak? To jest, wiecie, pendolino w tym momencie. Jakby do momentu, aż przychodzi Rysand, to my już zaczynamy nienawidzić Tamlina za to, że on jest takim strasznym, apodyktycznym, skupionym tylko na sobie... Narcyzm. Dokładnie tak. No na samej stronie... A dlaczego jest rudy? Nie, no nie jest rudy, jest blondynem. Rudy jest Lucien. Na samej stronie, strona 54, pierwszy objaw foreshadowingu w tym domie. No nie liczę kotaru i rysunków na komodzie. Mianowicie Feyre w nocy nie może spać i patrzy przez okno. Przez otwarte okno do pomieszczenia wleciał powiew nocnego wiatru, mierzując moje włosy i osuszając skórę z potu, bo wszyscy tu pocą i sikają, jakby... Ale dobra. Tak. Ciemne niebo przy... A, jeszcze oczywiście pot jest rozumiany jako coś seksualnie atrakcyjnego, ale dobra, no nie... Generalnie będzie bardzo biologicznie tutaj. Ciemne niebo przyzywało mnie. Gwiazdy były przyćmione i małe, niczym kropki szalonu na szybie. Także Rysand odzywa się już na stronie 54 i żaden nie wie. Żaden nie wie. Rozdział 5, czyli rozdział rozpoczynający jedną z najfajniejszych... Przepraszam, ale no tutaj jakby... No tak, tak, to jest a propos tego właśnie. Jedną z najfajniejszych scen w całej książce. Witaj, Feyre, moja droga. Hello, darling. Feyre. Tak, tak. Albo hello, Feyre, darling, no coś takiego. Tak, to było. No to jest ikoniczny cytat. To jest w ogóle jedna z najlepszych scen tej książce, czyli wejście Rysanda na ślub Tamlina i... Mówiłam! Przystawka z penisa i danie główne! Natomiast w ogóle to mi się ja nie wiem, czy ja to mówiłam w pierwszym naszym filmie o Akomafie, no. Ale to mi tak bardzo przypomina Maleficent. Tak. Nie? I nikt mnie nie zaprosił! Czyli on tego nie mówi. Ja byłam przekonana, że w ogóle on mówi coś takiego, że nikt nie zaprosił. Tak, to było wspaniałe. Ale on nic takiego nie mówi, więc ja nie wiem, czy to jest tak specjalnie nie nawiązanie do Maleficent. Bo w gruncie rzeczy jeszcze z takich winków w stronę Śpiącej Królewny to jest jeszcze bohaterka w trzecim tomie, która się pojawia na parę stron, nazywa się Briar. Także... Okay. O, mam znacznik z podpisem Fajne. I to jest chyba... Aha, pierwsza w gruncie rzeczy kłótnia Rysanda i Feyre, czyli jak on już przenosi ją właśnie do domu. Tak, no bo generalnie Ryszard tutaj wpada, Feyre jest w tej tiulowej, białej kietce, która jest znana z tego fanajta, jak rzuca Rysanda butem. Ona jest strasznie, butem jest super, nadal. Strasznie niezadowolona, w momencie tego ślubu ma taki przebłysk po prostu paniki i tego PTSD, kiedy widzi róże rozsypane po prostu, wiecie, czerwone i ma takie, że to jest krew i ona się kapuje, że jakby ta sytuacja wymyka się spod kontroli i ona tak w sumie nie do końca jest pewna, czy kocha Tamlina i że myśli, nie chce tego ślubu. I myśli sobie, niech mi ktoś pomoże, niech mnie ktoś stąd zabierze. Wtedy pojawia się Rysand, bo oczywiście przez tą więź słyszał, że ona woła pomocy. No i oczywiście w tym momencie Tamlin traci wszelkie rezon, już nie jest tak hajdy jak przy stopowaniu Feyre i jej próby kontaktu z nim i tego wszystkiego. I ma takie, no to ja ci dam wszystko, czego chcesz, ale ja już przyszedłem po to, co moje, więc naja i wypadam. Więc zabiera sobie Febę do dworu. No tak, no i ta pierwsza ich w sumie konwersacja, taka wiecie, kiedy ona ma w sumie do Rysanda trochę pretensja, trochę nie. Tak. Jest w ogóle strasznie zabawna i to fajnie wypada, także... Tak samo jak pierwsze pojawienie się Mor, nie? Jak ona tam przychodzi w gruncie rzeczy zaraz po tym. Tak. I ma takie, no siemaneczko Feyre, co tam słyszałam wiele o tobie i mówi, że w razie czego Feyre może wyrzucić Rysanda przez balkon. To jest bardzo spoko. I cały w ogóle ten baśniowy opis tego pałacu, prawda, do którego Rysand Feyre zabiera, też jest bardzo fajny. On jest właśnie taki bardzo, kurczę, obrazowy. Tak. W sensie, rzeczywiście widzisz to, co Maas pisze. I to jest... Tak, oczywiście scena 69, hehe, ikoniczna scena z butem.
I to jest nadal śmieszne. To, właśnie, gadając wcześniej o dworze, miałyśmy kilka takich momentów, kiedy powiedziałyśmy sobie still funny though. I to oddam, tak, że scena z butem jest naprawdę genialna. Ona jest śmieszna, ona jest tego. Tutaj mam znacznik na 70 stronie, kiedy Feja opisuje komnatę, w której ma zostawać właśnie po tym, jak już trafiła ze Sandem do Dworu Nocy. I taką moją obserwację a propos tego, że tutaj w ogóle przez ten cały etap początkowy do tej mniej więcej 70 strony bardzo dużo, nie wiem czy zauważyłaś, jest takich rozgraniczeń opisowych. Tak jak pierwszy tom był taki, że albo jest coś piękne, tak, że mogę, że chciałabym to namalować, albo jest tak brzydkie i przerażające, że nie dałabym rady tego malować. Tak. Wszystko było tłumaczone na malowanie. Tutaj mam wrażenie, że wszystko zaczyna być tłumaczone koszmarami i snami. Mhm. Czyli wanna i pokój jak ze snu. Twarz brzydka jak z koszmaru. Tutaj jest wszystko rozgraniczone. Jest czarne, białe, koszmar, sen, nic nie ma pomiędzy. Tutaj będzie dużo bardzo takiego foreshadowingu a propos tego, że dobre rzeczy z Feja kojarzy z snami, a tutaj jest złe z koszmarami. Rozwaliło mnie też tutaj opis wanny. Napisałam sobie wanna, lol, ponieważ to wanna jest w osobnym akapicie. Wanna jest w osobnym akapicie, to jest to jedno słowo, tu jest napisane wanna i miałam takie okej, good interior design, podoba mi się ta wanna, ale po co czytam oni trzy akapity? Nie wiem. Dlatego, że od tego momentu do końca tej trylogii będziemy czytać o scenach kąpieli co najmniej 10-krotnie, bo w tej książce cały czas się chodzą kąpać i to tak jak w... Sara z jakiegoś powodu uznaje, że za bardzo istotne, tak? Żeby cały czas to podkreślić, że wszyscy są czyści albo brudni, a jak są brudni, to idą się kąpać. No tak, no słuchaj, w zmierzchu było jedzenie, tutaj mamy kąpiel. Dokładnie. Musi tak być równowaga w przyrodzie zachowana. Tak, ja mam dalej 134. Ja mam 72, więc ja teraz. Ten tutaj mam jakiś akapit zaznaczony, zaraz się dowiem, dlaczego go zaznaczyłam. A, na 72 stronie zaznaczyłam sobie przebłysk. Przebłysk, delikatny przebłysk rozumu Feby w kwestii jej relacji z Tamlinem, kiedy myśli sobie tak, może powinnam zaczekać, aż on też rozliczy się z nękającymi go koszmarami, przestanie tak bardzo się wszystkim przejmować i pozwoli sprawom toczyć się własnym biegiem. Pozwoli mi cieszyć się swobodą, nawet jeśli zrozumiałam jego potrzebę zapewnienia mi bezpieczeństwa, lęk przed utratą mnie, może mu powinnam wszystko wyjaśnić po powrocie. I mam takie, jest zalążek. Tak, powinnaś to zrobić. Powinnaś to zrobić, Febro. I mam takie, okej, okay, ma tą myśl tutaj, będąc u Sanda pierwszy raz, że może rzeczywiście ona powinna go zrozumieć i wreszcie zacząć go postrzegać jako osobę, która jest w bardzo podobnej sytuacji, że tak, oni mogą przez to przyjść razem, bo są w tej samej sytuacji, basically. Tak. Febra zapomina o tym w ciągu 5 stron, więc no niestety był potencjał na to, że może się tak wydarzyć, o, ale słuchaj, nie. Do tego, ja mam doskonały fragment ze 134, więc zaraz tutaj wrócimy, ale to idealnie koresponduje z tym twoim fragmentem. Si. To jest już scena po powrocie Fejry z Dworu Nocy, więc u Tamlina, no i Tamlin tutaj ją przeprasza, nie? I mówi, spróbuję być lepszy, proszę daj mi więcej czasu, pozwól mi przez to przebrnąć. Na co ona ma myśl, przebrnąć przez co? And I'm like, sis, jakby 50 stron temu wpadłaś już na to. Także widzicie, że tutaj nawet nie chodzi o jakieś takie logiczne prowadzenie tej relacji Tamlina i Fejry, tylko chodzi o to, żeby go udupić. Tak. I o nic więcej. No Sarah J. Maas did him dirty, basically, no nie? Tak. Tutaj oczywiście mam jakieś jeszcze zaznaczone scenki z tego, jak oni już tam są na tym dworze nocy i zaczynają się ze sobą trochę dociejać i gadać i spędzać czas. Po prostu tutaj jest ten motyw tego, że kiedy właśnie Febe tam przyjeżdża, to ma wrażenie, że ona będzie siedziała w lochu, będzie boli cierpienie, a Jacinta mówi, naucz się czytać, a przy okazji dam ci super skilla, że będziesz umiała zastawić taką tarczę w swoim umyśle, żeby nikt nie zaglądał ci do głowy i twoich myśli, tak jak ja to robię luzem, bo krzyczysz do mnie basically myśli swoje przez tą naszą więź. I ona ma w pierwszej chwili takie potrzebuję tego skilla, ale nie od ciebie. I on wtedy ma takie to od kogo? Bitch, come on, like I'm trying to be nice. On próbuje być miły w tym momencie. Tak. Ona jest nabuzowana jak jakiś, nie wiem, kurde, wiecie, atom i gotowa do wybuchu. Ona jest jakim wściekłym mopsem. Tak, wściekłym mopsem. On tak stoi i tak ma takie... jaki patyk ci rzucić, żebyś ty się wreszcie uspokoiła, nie wiem, smaczki czy dać cokolwiek, więc no daję jej propozycję dosyć logiczną, dosyć miłą uważam, jest generalnie dosyć uprzejmy, czasami bywa dupkiem, ale to tak powiedziałabym w granicy normy. W granicy bycia po prostu takim śmieszkiem troszkę, no nie? A zresztą nie zapominajmy o tym, że Jaślat jest naczelnym feministą, za co go zawsze będzie kochać. No ja mam już tutaj cytat przygotowany. Ja oczywiście też mam przygotowany cytat z 89 strony, bo też w tej recenzji bardzo dużo będziemy mówić o tym, jakim to feministą jest Ryszard i jak bardzo ważne są dla niego wybory! Podoba mi się to, że dokładnie wiedziałaś, o co mi chodzi. Tutaj pierwszy taki przebłysk pojawia się już na 89 stronie, kiedy mówi, nie jestem twoim wrogiem, Fejo. Według Tamlina jesteś. Podoba mi się to, że generalnie Tamlina, ona już zaczyna trochę hejtować, ale nadal Tamlin powiedział, Tamlin ma rację. Wszyscy wokół powtarzają, że jesteś. A co ty uważasz?
na co 100 stron dalej, na 197 pojawia się pierwsze legendarne, ikoniczne, i dodajcie sobie co tam chcecie jeszcze, sparkle i takie tam, to twój wybór, Fejro. Ja sobie tutaj napisałam XD, bo oczywiście cała beka z tych wyborów jest zasadniczo strasznie śmieszna, nie? Bo to jest takie bardzo łopatą, to znaczy, jasne, Rysand jest kontrą do Tamlina w tym przypadku, tak, w tej konwencji, że stara się, żeby Feyre podejmowała właśnie sama decyzje, zastanawiała się sama na pewne, jakby nad pewnymi tematami i generalnie wypracowywała swoje zdanie w dyskusji na no, dany temat, tak. Natomiast ciągłe to podkreślanie tej kwestii wyborów, etc., etc., jest straszliwie męczące. Jakby, ale... Czyli założenie jest dobre, tak? Super, tak, założenie jest... Ryszard, feminista, mówi Febrze, bądź samoświadomym człowiekiem, tak, bądź samostanowiącą osobą, miej swoje poglądy, miej swoje zdanie, powiedz nie, powiedz tak i zgadzaj się tylko na to, co ci podoba. Ten. Ale z drugiej strony, kiedy tak na to patrzymy, to to jest tylko zabieg, który ma na celu pokazać, że Ryszard jestem dobrym, a tam nie jestem złym. Tak, no to jest troszkę patologiczne, jakby literacko, ale to już zostawmy, bo to jest jasna sprawa. No. Natomiast jak się nad tym też zastanowić, nie? To w gruncie rzeczy, poza tym krótkim okresem dotyczącym pobytu Feyre właśnie po wydarzeniach pod górą i tam i właśnie no, całej tej sceny, w sensie sytuacji, kiedy ona jest bardzo mocno ograniczana przez Tamlina, no to w gruncie rzeczy Feyre nigdy nie była ubezwłasnowolniona jakoś specjalnie. To znaczy, to nie było tak, że ona robiła cały czas to, co jej, nie wiem, kazano, czy coś w tym rodzaju. W sensie, jasne, mamy cały ten wątek dotyczący jej poświęceń dla sióstr i ojca, no bo żaden się nie chciał wybrać do lasu, żeby uporować królika, czy tam, nie wiem, iść na targi, coś zrobić. Ale jakby z drugiej strony to nie jest do końca, wiecie, taka rzecz, że ktoś jej kazał to robić. Tylko w gruncie rzeczy to ona sama podjęła tę decyzję. Nie, to był jej wybór, tak, że to ona zrobi. Jakby nie patrzeć tak bardzo teoretycznie, bardzo hipotetycznie. Ona mogłaby powiedzieć, wiecie co, to co ja sobie upoluję, to ja zjem. A wy co zrobicie? To róbcie co chcecie. No i koniec końców chyba ktoś by się ruszył dupę i coś zaczął robić, nie? W sensie tak mi się wydaje. No. W sensie cały ten wątek w ogóle dotyczący relacji Feyre z jej siostrami i ojcem jest bardzo napisany na kolanie. A szkoda, bo on ma masakrycznie wielki, jak to się mówi? Potencjał? Potencjał do tego, żeby być bardzo ciekawą i trudną relacją rodzinną, no bo mamy aż trzy siostry, każda z nich jest zupełnie inna i tego ojca, który w gruncie rzeczy dostaje swój taki moment błysku na samym końcu trzeciego tomu. Co jest bardzo w sumie spoko, ja sobie dzisiaj zaznaczyłam tę scenę, ona jest nawet wzruszająca i jest ładna. Ale wiecie, overall to jest tak wszystko napisane bardzo po macoszemu, tak żeby było i bardzo taką formą zarysowania. I tak jak Mas bardzo dogłębnie analizuje różne zachowania bohaterów, ich backgroundy, tak, ich historie, wydarzenia, które wpłynęły na nich teraz, ich traumy, bo tutaj wszyscy są straumatyzowani. Od pierwszej, wiecie, od takich no, głównych bohaterów z cyklu Feyre Rysand, później dalej mamy, prawda, krąg Rysanda i nawet tych NPC-ów, których spotykamy, oni z reguły też są straumatyzowani z jakiegoś powodu. Ale z jakiegoś powodu, again, ta relacja między Feyrą, Nestą i Elayną i ojcem jest taka bardzo grubymi nićmi szyta. Tak. I to jest smutne. Jest smutne, zdecydowanie tak. Dobrze, dalej mamy głupią człeczynę na 199, także to jest w ogóle bardzo zabawne, że na 197 mamy twój wybór, a dwie strony dalej jest głupia człeczyna. I mam tutaj jeszcze notkę, że coś jest na następnej stronie. Aha, ty, zanim jeszcze to, bo ty już trochę się zawędrowałaś, bo tutaj mamy jeszcze oczywiście motyw tego, że w pewnym momencie Febe odwala kitę i daje pewnej nocnej zjawie, wodnej zjawie, klejnoty, żeby ta zapłaciła daninę Tamlinowi. Aha, tak. To jest jeszcze w międzyczasie, kiedy ona tam się, wiecie, tepa między jednym a drugim dworem i ona tam bywa na tydzień, tam nie jest cały czas podkurzony, normalnie powinien sobie wypić meliskę czy coś w tym stylu. Generalnie stara się dać jakiegoś takiego winka Lucienowi, żeby pomógł trochę jej Tamlina ułagodzić, ale Lucien jest cienka faja i niestety no, nie ma nic do powiedzenia, więc ona widząc cierpienie tej istoty daje jej swoje klejnoty, żeby ta mogła te klejnoty dać z powrotem Tamlinowi, zapłacić daninę, która jest tam takim, wiecie, no podatkiem takim, no. No basically tak, co jakiś czas się zbierają i wszyscy mają dać Tamlinowi co mają najcenniejszego, bo on jest księciem. No i w każdym razie, no i w tym momencie zaczyna się trochę robić imba, bo Tamlin się strasznie za to wkurza i ma takie, podkopujesz mój autorytet, tak było od wieków, wieków, mój dziad i dziad mojego dziada robili takie rzeczy i w ogóle, i co mnie obchodzi teraz, że ledwo wyrwaliśmy się spod góry i skończyła się wielka wojna, niech oni cierpią, jak nie mają, to umrą i w ogóle, a Feyre ma takie, ale ja wiem, jak to jest zdychać z głodu i w ogóle, to jest bardzo pretensjonalne swoją drogą, że akurat na tym została ta oparta, ale okej, dobra, powiedzmy, że to działa. To jest bardzo proste, ale działa. Ale działa, no nie, że proste, ale działa.
I ona ma takie, że jakby fuck you tam, no on ma takie, no to fuck you. I on wychodzi i zamyka ją w chacie. Tak. Basically. I ona w tym momencie zostaje kompletnej paniki, wybucha w niej moc. Jakaś nie wiadomo jaka. Dokładnie. Pojawia się Mor, wynosi ją za ten dwór wiosny, żeby nie było tak, że Ryszard tam wbije, bo jakby wbił i zabrał ją, no to była wojna, to wcale nie tak, że potem i tak jakby basically... No tak, no, ale według tego prawa jakby powiedzmy... Tak. No nie może tam wejść bez zaproszenia. No, no tak. No. No więc wynosi ją poza tego, no i oczywiście pojawia się Ryszard i ją próbuje stamtąd wyrwać. No i tutaj jest potem taka scena, kiedy sobie tutaj rozmawia z tym owym właśnie Tamlinem, kiedy już wraca. No i oczywiście tam Tamlin zdemolował wszystko z tęsknoty i tak dalej, i tak dalej. Nie mogłem cię uratować wcześniej, nie mogłem cię ochronić przed nimi, a kiedy powiedziałaś to o tym, że cię topię, czy jestem lepszy od nich, spróbuję być lepszy, proszę daj mi więcej czasu, no pozwól mi przebrnąć. I mam taki, Jezus Maria, on się przed nią tutaj basically płaszczy. On leży rozłożony na łopatki, a ona ma takie... Tak, no, no potem mu właśnie mówię, bo to już czytałyśmy ten fragment, że właściwie to, o co ci chodzi. Tak, właściwie to, o co ci chodzi, chłopie, no nie? Więc tak, śmiesznie. Dobrze, co masz dalej? Dalej mam to a propos tego, że Ryszard jest naszym naczelnym feministą Pryfianu i a propos tego, że najważniejsze funkcje w Dworze Nocy oczywiście mają kobiety, czyli Amena, Amen i Mor. I mam takie, z jednej strony doceniam, z drugiej strony trochę pretensjonalne. Nie, no ale dobra, no jakby w gruncie rzeczy to każdy tam ma w tym dworze swoją robotę do wykonania, w związku z czym... To jest bardzo, ten podział jakby jest logiczny. Tak, także sensu. Spoko. Tak. A i 197 to twój wybór, Fejo. No tak, no to ja to znowu. W ogóle, tak? Chyba tak, albo z innej strony. No tak, no 197. Okej, okay, tak, tak. Dobrze, no generalnie tutaj na 200 stronie Feyre mówi coś takiego, co jest w gruncie rzeczy dosyć ciekawym rysem dotyczącym jej portretu psychologicznego. Mianowicie mówi tak. Myślę, że byłam samotna, pozbawiona nadziei i mogłam się zakochać w pierwszej istocie, która okazała mi choć trochę dobroci i zapewniła choć trochę bezpieczeństwa. Myślę też, że może on zdawał sobie z tego sprawę doskonale, ale może chciał być taką osobą dla kogoś i może to wystarczyło tej, którą byłam przedtem. Może nie starcza już tej, którą... Aha, kim jestem teraz? Dobrze. Gramatycznie to jest bardzo nie po polsku, ale zwalam to na to, że tu są trzy kropki i Feyre się waha, mówiąc to, tak? W związku z czym, okej. Okay. Bo tutaj jest jeszcze oczywiście nawiązanie do całej tej sytuacji z Tamlinem. W każdym razie ja zaznaczyłam ten fragment, bo wydaje mi się, że to jest coś, co się nas udało, jeżeli chodzi o rys psychologiczny Feyre. To jest taka dosyć ciekawa uwaga, że rzeczywiście Feyre do tej pory przez całe życie nie miała nikogo, kto byłby dla niej dobry. W związku z czym ten mój zarzut z poprzedniego filmu, że ta relacja między Feyrą a Tamlinem, między tą nienawiścią a no, miłością rozgrywa się właściwie na kilkudziesięciu stronach i idzie dosyć szybko. Tutaj jest wytłumaczona całkiem nieźle. No. I w ten fragment wierzę bardziej niż w to łatanie fabuły dramatycznymi losami NPC-ów z Pryfianu. To mi się podoba o wiele bardziej. Tak. Uważam to za o wiele trafniejszą uwagę. Si. To ma więcej nogi. W każdym razie, kilka stron po tym właśnie momencie, kiedy już Feyre zaczyna się trochę orientować i trochę rozkładać na czynniki pierwsze swoją relację z Tamlinem, do czego oczywiście musieliśmy dojść, bo wiemy, że tutaj prawdopodobnie jest tym głównym NPC-em w tej historii, dochodzi do takiego śmiesznego momentu, kiedy z jakiegoś powodu Feyre ma dziką potrzebę demonizowania Ryszarda i wszystkich ludzi z jego wewnętrznego kręgu. Tutaj chodzi mi konkretnie o rzecz z 205 strony. Cóż to rozwiewało wątpliwości, czy był wtedy pod górą, ale gdzie dokładnie był? Wtedy był. Kolejna tajemnica, może tu razem z mieszkańcami, bezpieczny i rozpieszczany. I to jest też wątek, który się w kontekście Ryszarda przez jakiś czas przewija i pojawia się bardzo mocno w momencie, kiedy dochodzimy do Velaris, do tego ukrytego miasta, kiedy Feyre ma dziką potrzebę mszczenia się w głowie na nich za to, że oni żyli i nie cierpieli. I nie cierpieli i nie byli pod górą, więc jakby no to wiadomo. Kontynuacja tego wątku. Tak, i tutaj zaznaczam sobie jeden fragment a propos repetycji tego, że Mas ma tendencję do tego, żeby uczepić się kurczowo jednej myśli, się jej trzymać przez jakiś czas, a propos tego, że bardzo często pada w ogóle w tym fragmencie gdzieś tak mniej więcej do połowy, przysięgłabym, że snuły się za nim ciemne pasemka ciemności. Ten opis czytałam tyle razy, że aż go zaznaczyłam, mówi jeszcze raz. Ale ciemne pasemka ciemności? Cienkie pasemka ciemności. Okay, przepraszam, dobra. My bad, zwracam honor. Tyle razy, ile przeczytałam o tym, że ktoś ma na wokół ramion gdzieś tutaj się te pasemka ciemności. W trzecim tomie to też, bo to chodziło o Azriela, prawda? Jezus Maria, tak, i o Azriela i o Isanda też. Oni o obu dwóch nich tak gada, że no oni w tej ciemności są. Skąpani matki, bitch, skądś, już wiemy o tym, jakby chill out. Tutaj mam jeszcze taki śmieszny dialog, który się dzieje kilka stron później, to jest rozmowa pomiędzy Amen, Cassianem i coś tam, kiedy znikąd Amen przysyła
zrywa Kasjanowi. Nikt w tej chwili nie grzeje twojego łoża, Kasjanie. Musi być niesamowicie. Niesamowicie jest ostrzelone. Ciężko być Illyriem i nie mieć w głowie żadnych myśli poza tymi o twojej ulubionej części ciała. I mam takie... Here we go. To jest ten moment, kiedy zaczyna się po prostu gadanie o kutasach. Czy tak, generalnie tendencje do mówienia w ogóle o wszystkich kwestiach okołoseksualnych i cielesnych i fizycznych, to jest u Mas na porządku dziennym. I tutaj wkracza ta myśl, którą wam wrzuciłam na grupie parę dni temu, dotycząca tego, że kurczę, może powinniśmy czytać pewne zachowania fej przez pryzmat tego, że to jest jakby ich kultura, czy coś w tym rodzaju. No bo w gruncie rzeczy, w kontekście okrutnego księcia, bo o tym pisałam w poście, to ma wiele sensu, tak? Że tutaj na chwilę nawiązanie do tego postu. Tam analizowano Cardana i to, jak nim on jest, no, bully, tak? I to jego zachowanie, takie mszczenie się, prześladowanie i tak dalej, no wynika z wrodzonej nienawiści do ludzi i przekonania, że to jest kategoria gorsza niż on, szczególnie książę, nawet jeżeli jest w jakiś tam sposób tym księciem gorszym niż lepszym, któremu na tamtym jeszcze etapie daleko do tronu i tak dalej. W związku z czym to jego moralność, jego etyka jest zupełnie inna niż tak jakby nasza, tak? Ludzka. W związku z czym nie może tak do końca patrzeć na tę postać tak bardzo prosto, tylko należy się zastanowić właśnie nad jego zachowaniem przez taki pryzmat do tej kultury fairies, tak? No i zaczęłam się zastanawiać, czy w takim razie to mówienie o cielesności, o seksie i tak dalej, właściwie non-stop, przy każdej możliwej okazji. Tutaj na chwilę nawiązanie do trzeciego tomu. Pamiętacie na pewno ten segment, gdzie spotykają się wszyscy książęta i oni zasiadają przy jednym stole i zaczynają rozmawiać o tym, że hej, zaraz będzie wojna, tak? Więc może byśmy jakby pogodzili się i podali sobie ręce i coś z tym zrobili. I tam z 5 razy ktoś kogoś nazywa dziwką i tak dalej. I to jest w ogóle ulubiona chyba metoda obrażania innych osób, obojętnie o kogo chodzi i o co, w jakim kontekście. Tak, tak, tak. No i tutaj też, no, mówienie jakby o cielesności i o seksie jest na porządku dziennym i tak zaczęłam się nad tym zastanawiać, ale później dotarło do mnie, że kurczę, z drugiej strony przez całą tę trylogię Sarah J. Maas bardzo stara się pokazać, wiecie, to, że fej i ludzie w gruncie rzeczy są bardzo podobni. I poza tym, że fej są trochę ładniejsi i bardziej nieśmiertelni i mają jakieś tam magiczne zdolności, przynajmniej ci wysokiego rodu, no bo są jeszcze ci zwykli fej, którzy mogą wyglądać, nie wiem, jak te ziemeczki z potworów i spółka, czy coś w tym rodzaju. No to w gruncie rzeczy nie ma różnicy między ludźmi a tymi fej, nie? W sensie, wiesz, to też jest tak zbytnio rozegrane, że jeżeli chodzi o jakiś moment, kiedy trzeba zawrzeć sojusz, to my jesteśmy bardzo podobni, ale jeżeli w razie czego, no to wiesz, jak sytuacja się odwraca, to w razie czego ten potężny fej, żaden człowiek nie mógłby się z nim, wiesz, mierzyć. Tak, to też jest tak. Więc tak sobie pomyślałam, że ten argument, który się wykuł w mojej głowie, tak w sumie sama go obaliła mnie po chwili. I nie wiem, możecie w ogóle dać znać, co wy o tym sądzicie, nie? Czy możemy czytać w sumie te wszystkie zachowania takie zezwierzęcone i tak dalej właśnie przez ten pryzmat? Czy jednak Sarah J. Maas w sumie sama sobie wybiła jakby ten argument z ręki, starając się bardzo upodobnić ludzi i fej i notorycznie ustami albo myślami fejry tłumaczyć, że te różnice są żadne, no bo ten wątek dotyczący tego, że różnice są żadne, wynika z tego, że to są jakby dwa ludy, które się wzajemnie w jakiś tam sposób może nienawidzą, albo które się nie rozumieją, tak? I ta nienawiść wynika z niezrozumienia, z niepoznania, tak? Tak. I no, Feyre jako ta osoba, która była człowiekiem i staje się fej, staje się tym takim pomostem pomiędzy dwoma tymi ludami i stara się właśnie pokazać, że hej, no w gruncie rzeczy to oni nie są tacy źli i ci też nie są tacy źli, więc jesteśmy do siebie bardzo podobni właściwie, kochamy się, zakładamy rodziny, nie wiem, cierpimy w podobny sposób, etc., etc., więc dlaczego nie możemy się przyjaźnić, także no wiecie, o co chodzi. No, znaczy to jest generalnie bardzo ładny wątek i bardzo ładna myśl i ja to absolutnie popieram, bo to jest taka myśl, która we współczesnym świecie powinna gdzieś tam nad nami wisieć i powinniśmy o niej pamiętać, że inne nie znaczy złe, ale no, rozumiecie, o co mi chodzi w tym kontekście mówienia o fizyczności. No jakby, wiecie, tutaj jest poważna rozmowa między wewnętrznym kręgiem i nagle Kasjan rzuca na cyce matki. I mam takie, no, ale wiesz co, z drugiej strony tych cycków, wiesz co, ale z drugiej strony to jest bardzo in character, no, nie? No Kasjan jest takim gościem, który wiesz,
Klaunem! Coś, no jest taki plan. A już ten facet, nie, który tak to w naszym świecie chodziłby na siłownię, wieczorem byłby do pubu z chłopakami, wywaliłby kielon piwa, śmiałby się głośno i rubasznie i miałby takie, wiecie, żenujące żarciki, ale to byłyby w sobie takie bardzo in character rzeczy, nie? No tak. W związku z czym te cyce matki są jeszcze w jakiś tam... Ej, o co chodzi? Bo coś mi się kojarzy na cyce tygrysa. A, to było w Wojnie Makowej, bo to oni coś mówili o tym tygrysie. Ale spokojnie. Jeszcze też potrafi być zabawny. Tutaj mam zaznaczoną scenę, która jest z cyklu Still Funny Though. Okay. To jest a propos wizyty u rzeźbiącego w kościach, kiedy tam mają rozkminić rzeczy i w ogóle. O Boże, no i się wymieniają sekretami, tak? Muszą powiedzieć coś rzeźbiącemu w kościach i on w zamian powie odpowiedzi na ich pytania. No i w pewnym momencie, że zdradź mi sekret nieznany nikomu innemu, władco nocy, a ja zdradzę ci mój. To jest super, nie ma rzeźbiącego kościa. Władco nocy, władco nocy. Sekret. I Rieszajt powiedział tylko, kiedy leje strzykami w prawo kolanie, roztrzaskałem ją podczas wojny, od tej pory ciągle mnie boli. I rzeźbiący w kościach ma takie, okej. Okay. Ja mówię, bo to chciałam opowiedzieć, mam takie, dlaczego największa mityczna istota w tym pryfianie uznała, że ta informacja jest wystarczająca? Ale bo ona logicznie spełnia kryteria, nikt o tym nie wie, tak? I w zamian jakby żywiący w kościach daje Szajdowi info na temat tego, gdzie jest kocioł. Ale to jest śmieszne. Mam takie, wszyscy na kontynencie chcą wiedzieć, gdzie jest kocioł. Wystarczy, że Ryszard powiedział i przyszedł i powiedział, że mu strzyka w kolanie jak pada. Najlepsze jest to, że ten wątek nigdy nie wraca. Oni tam potem siedzą podczas deszczu razem i nic nie ma umowy, że mu strzyka. Tak, to kolana nigdy nie wraca. Nie jest przykład. To jest bad building. Ale Imo, czy Ryszard mógłby jakby kłamać w tej sytuacji, czy żyjący w kościach jakby wykrywa kłamstwa? Chyba nie! W gruncie rzeczy, kiedy Feyre wraca w trzecim tomie do żyjącego w kościach... Nie, no, ale jeszcze mówi, żeby powiedziała tylko prawdę. Aha. Ale z kolei, jak ona wraca do żyjącego w kościach już w trzecim tomie, już sama, to on już o nic nie pyta. Oni normalnie rozmawiają. Ale to tak później też. Już nie ma tej zasady, że sekret za sekret, nie? Informacja za informację. To... A to tak samo jak z Surielem, tak? W pierwszym tomie miałaś jedno pytanie i w ogóle? A później to już... A potem tutaj już z Surielem to tak, wiesz, kawa, herbata, lecimy, no nie? A propos Cassiana i tego bycia in character, tutaj już Ryszard robi się troszkę mniej zabawny, bo tutaj jest jakaś awantura o to, że gdzieś tam polecieli, że tkaczka, tutaj wiecie, się dzieją, tutaj dużo rzeczy tak naprawdę i w pewnym momencie pada rozmowa, świnia z ciebie, mogłabyś, wiesz, powiedział jest, przytrzymując gałąź rachitycznego buku, gdybyś potrzebowała odciąć się od pewnych spraw pod względem fizycznym, jestem pewien, że Cassian byłby więcej niż chętny cię zadowolić. Tu mu powiedz, żeby dziś wieczorem przeszedł do mojego pokoju, jeśli przeżyjesz tę próbę. I mam takie, what was the point of this conversation? Dlaczego on to powiedział? Jakby w kontekście. Żeby było widać, że tak naprawdę to nie on zależy. Chciałby przyjść do jego tak, że jemu nie zależy, ale to mi się tak gryzie, bo potem mamy 30-stronicową przemowę Ryszarda, jak to go żar wewnętrzny wypalał, normalnie jak Edwarda, na samą myśl o tym, że ktoś inny mógłby się do niej zbliżyć albo ją skrzywdzić, a meanwhile 200 stron wcześniej sam sugeruje, że wiesz co, jakby ci się nudziło, to możesz zawołać Cassiana, to zrobicie cim, może ci się ujrzy. Dude! Yeah. Disgusting. Disgusting jak 150. Okej, okay, z kolei inna zabawna scena, to już dużo wiele dalej, ale to też jest w sumie całkiem śmieszne. Feyre ćwiczy swoją magię, no bo tak. Oni odkrywają, że tkwi w niej część magii wszystkich książąt, w związku z czym no, ona może, nie wiem, strzelać płomieniami, albo lodem, albo leczyć, albo świecić światłem. To jest najśmieszniejszy skill ever, nie? Jak uprawiają seks i dochodzisz i świecisz na biało, nie? To jest jakby tak totalnie useless. Okej, okay, dobra. W każdym razie akapit. Gdy prawie już krwawiłam... A co, jak ktoś lubi po ciemku? No to... Ciężko, nie? Gdy prawie już krwawiłam z oczu, zrobiłam sobie przerwę na przetrząśnięcie zawartości plecaka, który ze sobą zabrałam. Znalazłam świeży chleb, to jest ważne. Feyre lubi chleb. Tak, tutaj ja jako ambasador chleba, tak w ogóle, to ja to docenię. Magiczny, ogrzewany pojemnik z gulaszem i liści kotrysanda. Nudzę się, masz już jakieś iskry. I później sobie tak rozmawiają. Coś tam, że nie podglądaczu, nie masz ważniejszych rzeczy do roboty, no i tam... Później Ryszard mówi, przyglądam się, jak Cassian i Nesta znowu się kłócą przy herbacie. Skazałaś mnie na to, gdy wyrzuciłaś mnie ze swojego treningu. Myślałam, że oboje będziemy mieli wolny dzień. No i coś tam. I to jest nawet całkiem śmieszne. No, natomiast z drugiej strony, chciałabym tylko jeszcze jedną rzecz jakby zwrócić uwagę, że z jednej strony Sarah J. Maas bardzo usilnie stara się, wiesz, nie robić z Feyre tej wybranej. W sensie nie używać tego motywu tej wybranej, ale w gruncie rzeczy samo to, że ona dostała te skille od wszystkich książąt, sprawia, że ona jest tą wybraną.
I tak naprawdę nie do końca wiem, jak to działa pod względem tego, że ona te skille dostała, a na przykład pewna inna postać, która zostaje skrzeszona w trzecim tomie, nie dostała z jakiegoś powodu. W sensie, no oczywiście może tutaj sobie to tłumaczyć, że ona była człowiekiem i tak dalej, ale wiecie, to jest agent Deus Ex Machina, umówmy się. To nie ma żadnego logicznego wytłumaczenia wewnątrz tej książki. Tak samo jak wszystkie magiczne umiejętności, które mają bohaterowie i rozciągają się jak guma, ale to Sara Jones bardzo sprytnie robi, bo nigdy nie wiesz jakby... Gdzie ta guma się kończy. Gdzie ta guma się kończy, ani że w ogóle ona się rozciąga. Dopiero trzeba się bardzo mocno zastanowić nad tym, że ona się rozciąga i dopiero wtedy się to zauważa, więc to jest bardzo sprytne. Tak, guma tutaj będzie się bardzo często rozciągała. W każdym razie, mam tu jeszcze kilka śmieszków a propos naszej wcześniejszej rozkminy o wannie. Tutaj jest wielka rozkmina a propos tego, że Feja była właśnie w chacie tkaczki, gdzie miała za pomocą tego swojego skilla, którego ma właśnie od Ryszarda, poznać przedmiot, który do niego należał i właśnie z tego domu tkaczki go zabrać tak, żeby tkaczka się nie skapnęła, czyli basically stealth mission w Assassin's Creed. Tak. Ona jej się udaje, zdobywa ten pierścień i w ogóle, no i tam jest pytanie, że wysłałeś mnie tylko po pierścionek, a takie należał do mojej matki, jak go straciłeś? Nie straciłem, matka dała mi go na pamiątkę, po czym odebrała, gdy dorosłem i przekazała tkaczce na przechowanie. Dlaczego? Żebym go nie marnował. No i patos, tak? Poważna rozmowa, kryje się za tym jakaś historia. Żebym go nie marnował? Nie wiem, nie dowiemy się nigdy, o co chodzi. Ale nie, w sensie dowiemy się, bo on to później do tego nawiązuje, nie? No tak. Ale chodzi mi o to, że... To jest gramatycznie jakieś niepoprawne. No, żebym go nie marynował, więc czujemy, że za tym kryje się jakaś bolesna, pełna cierpienia historia. I w tym momencie... wiemy, że matka nie żyje, tak? Tak. Feja, nonsens, głupota i trzy kropek potrzebowałam kąpieli. No to a propos... And I was like, okej. A propos rodziny i tych innych tam takich rzeczy, które się tam oczywiście dzieją, dalej mamy piękną rozkminę Feje, która wywołała we mnie spory echot, miałam takie, oh girl. Za wszystko to zapłacił początkowo Tamin. To jest w kontekście jej rodziny i tego, że siostry żyją dostatnie i stary jest bogaty, bardziej bogaty od samego papieża. Otoczył moją rodzinę taką troską, a jego nie chciałam myśleć o jego rodzinie, zamordowanej przez wrogi dwór, z powodu którego nikt mi nigdy nie wyjawił. Nie teraz, kiedy mieszkałam razem z nimi, mam takie... You have no idea. You have no idea, girl. Absolutnie. Tutaj przedstawię swoje siostry. I jeden z moich ulubionych cytatów z Feiry. Mogę jeść, pić, pieprzyć się i walczyć równie dobrze, jak to robiłam wcześniej, a nawet lepiej. No i prawdopodobnie. I mam takie punkt dla ciebie, Febro, szanuję, że się rozwijasz. Okej, no. Tak, tutaj mamy dramatyczną rozmowę, i to zaznaczam ze względu na to, co nas czeka za dwie książki, czyli nawiązanie właśnie relacji pomiędzy Nestą i Cassianą. Uznałam, że to zaznacza, żebyśmy o tym pamiętały, jak będziemy czytać. Na kogoś, kto pozwoli swojej młodszej siostrze ryzykować życie każdego dnia w lesie, podczas gdy sama nie zrobiłaś nic. Na kogoś, kto pozwala... A ciśnie na się. Tak, bo ona się pyta, na co się patrzysz? No, on nie odpowiada. Na kogoś, kto pozwalał 14-letniej dziewczynce chodzić w te ostępy tak blisko muru. Twoja siostra zginęła, umarła, by uratować mój lud. Teraz jest gotowa zrobić to samo i tak dalej, i tak dalej. Mam takie, Boże, on jest taki sam już od początku. Ale jakby, he has a point, tak? He has a point. On ma rację. A Nesta ma takie, whatever. Więc w gruncie rzeczy, w sensie inaczej. Tak jak Nesty w ogóle bardzo broniłam chyba po tej książce, mam wrażenie, tak teraz już tego nie robię. W sensie ona jest nie do wytrzymania tutaj. Absolutnie. I jej rys... Nie, dobra, inaczej, nie rys. W sensie rys bez H w środku. Zostaje dopiero nakreślony w jakiś tam interesujący sposób w trzecim tomie. Tak. Do czego też będę nawiązywać bardzo, bardzo mocno, bo o Neście w trzeciej książce jest dużo, a w kontekście czekających nas wydarzeń to jest istotne, ale... Tak, nie teraz. Fani cytat od Rysanda, oni generalnie zostają w domu sióstr Feje. No i jest case taki, że gdzie mają spać, no i że pokoje z dwoma, bo chcieli koniecznie pokoje z dwoma łóżkami. Oczywiście, w ogóle później jakby ten wątek, że było tylko jedno łóżko wolne. Ojoj, co teraz zrobić? Nie wiem, może generyczne. Spać. To jest takie generyczne, że tak. No i w pewnym momencie stwierdza Feja, że przenosimy meble, nic nie szkodzi, ten tu, dodałam gromęc Rysa wzrokiem, jest tak nerwowy tylko dlatego, że jest już stary, już dawno minęło jego pojazd. Tak, w ogóle ja bardzo lubię żarty ze starości Rysanda. Tak. Bo tak od czasu do czasu ja się czuję jak w domu, tak jakbyśmy się rozuli. Tak, jak tam w którymś momencie Rysant leży na jakiejś kanapie, no i coś tam ktoś mówi, że on tak tylko, bo nie chce się przyznać do tego, że już jest tak stary, że nie może się ruszać, nie, czy coś takiego. I to jest całkiem zabawne. To jest cute. Tutaj mam różowy znacznik na górze, ponieważ no, tutaj oczywiście jeden przypad Cassianowi, Azielowi, a drugi Rysandowi i mnie. No więc wiadomo, tutaj jest rozmowa w ogóle w ciemnościach o Neście i o Cassianie i tutaj śmiesznie jest to, że oni się zakładają, kto by wygrał i oboje stawiają na Nestę. Aha, że kto komu da w mordę? Tak, że
że jakby ze sobą mieli się pokłócić, czy tam coś tam walczyć, to kto wygrał? Mam nadzieję, że wygra Nestor w takim razie, skoro, no chciałabym, żeby ten zakład wygrali, tak? Żeby weszło na ich w takim razie. Także no, 334, przebłysk kolejnego humoru Rysanda. Gdy następnym razem próbujesz ją porwać, najpierw zabija, potem będę zadawał pytania. Haha! Aha, to było nawet fajnie. To jest trochę boomerski żart. Boomerski, ale fajnie. Myślę, że Sant jest boomerem, więc jakby. Tak, bo tutaj jest motyw a propos tego, że on w sumie basically wystawił ją na atak Atora, zostawił ją specjalnie w lesie, poleciał sobie w choleję. Żeby go schwytać. I czekał takie, może przyjdzie, może nie przyjdzie, a jak przyjdzie, to go złapę i Febra ma takie kefok. Jakby, bo to ona się kapuje, że on jej użył jako przynęty i właśnie wtedy pada ten tak, że najpierw zabija, potem będę zadawał pytania. Boomerskie, trochę śmieszne, minus jeden dla Rysanda za to, że używa swojej towarzyszki jako przynęty. On jeszcze, nie, on już wie. On już wie. Ej, właśnie, on już wie, to jest straszne. No, tak, dobrze, więc no, także tego. Tutaj już nie mam za dużo jakichś tam ciekawych rzeczy. O nie. Mam zapisane ich rozmowy. W ogóle czuję się, jakbym czytała czyjąś konwę na Messengerze. Są te momenty, kiedy wiecie, są kursowo napisane wiadomości, liściki, które oni sobie piszą, bo w ogóle to, że Ryszard zagina rzeczywistość i Febra to fajnie opisała, że to jest serwetka i on składa tą serwetkę i tam, gdzie się styka, to... Ty, ale to nawet chyba on tak opisuje, że wyobraź sobie świat jak serwetę. Coś takiego, nie? Bo ona się pyta, ej, jak działa przeskakiwanie między... Tak, jakby... miejscami, no, tak? Że łączą się dwa punkty i po prostu... It doesn't have any sense! W sensie nie. Basically, jakby się na tym zastanowić, to ta metafora niczego nie wyjaśnia. No, no nie, no w każdym razie tutaj zaznaczone mam ich rozmówki, kiedy właśnie on wysyła jej karteczkę przez to przeskakiwanie, ona odpisuje, on zabiera tą karteczkę i tak dalej. Tutaj jakieś tam pisanie... Ale w gruncie rzeczy, czy w takim razie oni mogą sobie przesyłać inne rzeczy, tak też? Myślę, że tak. To jest bardzo ciekawe w kontekście innych wydarzeń. Myślę, że zaraz tutaj zrobię inaczej, coś nie, potężnego. Nie, bo chodzi mi o to, że wiecie, tak, jest ten wątek dotyczący, ja teraz o tym pomyślałam, dotyczący tego, że oni, że Rysant czasami zestawia Fejrze kartkę i pióro, no i ta kartka z piórem tak wędruje między jednym a drugim, tak, jakby to ono się znikało, ten zestaw do pisania, ale tak naprawdę to działa tylko na tą kartkę i pióro. I nic innego nie może być tak przeskakiwane między nimi. Ale wiesz, z drugiej strony są tutaj w tej historii takie sneaky, że Ryszard ma kieszenie w serwecie świata i że czasami wyciąga z nich rzeczy, których potrzebuje. I tam jest po prostu miejsce tylko... Dobrze, to ja mam pytanie. Wiesz, to jest taki jak torebka Hermiony w Harry Potterze, tak? No dobra, ale torebka Hermiony ma bardzo wiele sensu, tak? No tak, przede wszystkim jest fizycznym obiektem, który jest zaczarowany. Bekan trochę, że to ma sens, ale wiesz, o co chodzi. I tam potem oni są gdzieś tam w którymś lesie, czy tym Ilerów, czy gdzieś tam, no jest mowa o tym, że on coś wyciąga z przestrzeni, bo coś potrzebował tam, no nie? Wiesz, nie wiem, mydełko na przykład, czy coś. Więc jakby... To jest głupie. W każdym razie, dlaczego zaznaczyłam te ich liściki? Naprawdę czuję się, jakbym czytała kogoś prywatną konfę na Messengerze. Przejebane. W każdym razie, Febra pisze mu, idź wylizać swoje rany i zostaw mnie w spokoju. On na to, wolałabym, żebyś to ty wylizała moje rany. Gdzie dokładnie trzeba cię polizać? Gdziekolwiek chcesz mnie polizać, Fejo. Chciałabym zacząć od wszędzie, ale jeśli znajdzie taka konieczność, mogę coś wybrać. Odpisałam, miejmy nadzieję, że moje lizanie jest lepsze od twojego. Pamiętam, jak fatalnie ci szło pod górą. I mam takie, haha! Ilość słowa lizanie w tej książce to jest taka, że może nie byłabym pijana, jakbym piła szota, ale bym była zrobiona, bo potem wracamy do motywu lizania. Tak, jakby to myślę, że to jest doskonały moment na to, że ja opowiem o tym, że w końcu zdiagnozowałam mój problem z erotyką u Sary J. Maas. I generalnie w ogóle nie tylko z erotyką, ale z elementami dramatycznymi. Bo, dobra, od dramatyzmu zacznę, bo to łatwiejsze. Wszystko w tym świecie jest dramatyczne, co już ustaliliśmy, tak? Background bohaterów, wszystkie wydarzenia, nie wiem, wojny, bla bla bla. Sara J. Maas kiedyś usłyszała generalnie go big or go home i według i tej zasady przez to, że wszystko jest dramatyczne, to nic nie jest dramatyczne. I to się robi straszliwie po prostu śmieszne momentami. Tak. Bo to jest już takie przegięcie, które nie robi żadnego wrażenia. Właśnie szkoda, wiesz, bo jakbyś tak sobie jednostkowo spojrzała, na przykład na historię głównych bohaterów, nie NPC-ów, no. To masz takie, kurde,
te historie są dobre, one mają jakiś tam taki ten, ale napisane są tak i są często tak rozstawione w tej historii, bo oczywiście tutaj w międzyczasie dowiadujemy się trochę o Mor, o Amen, o Kasjanie, o Azielu, co się działo dawniej. Ale wiesz, no zobacz, i właśnie ludzi z kręgu Rysanda, oni wszyscy mają jakieś ultra, wiesz, to nie są jakieś... Everyone is fucking broken. Wiesz, to nie jest taki, że no nie wiem, kurczę, pobili go, jak był chłopakiem, nie, i trochę mu przykro było przez ten czas, nie? Nie! Ojciec go zamknął w wieży i nie mógł latać do wieku lat 11. I tak w ogóle to połamali mu ręce, a tak by the way to się z niego śmiali, bo on nie latał. Mor miała być sprzedana jako klacz rozpłodowa. I, tak, i przebili się... gwoździem kartkę do brzucha, nie? Tak, to są Amena ultra... jest wielkim, mitycznym potworem z innego świata i nie może wrócić od kilkuset stuleci. Była w więzieniu tyle lat, z którego nie mogła się wydostać. Tego, no i ten Rysan, który służył ciałem, umysłem i w ogóle wszystkim przed tą amarantą, bla bla bla. I to wszystko jest takie, wiecie, podkórek po prostu, maksymalnie dramatyczne, jak się tylko da, przez co to wszystko przestaje działać, bo jesteśmy tak przyzwyczajeni do tego poziomu absurdalnie wysokiego dramatyzmu, że to się robi po prostu śmieszne i niewiarygodne, najzwyczajniej w świecie niewiarygodne. I gdyby tak, to wiecie, to tak trochę... Tutaj nikt nie jest szczęśliwy, nie? Pokaż mi jedną osobę, która ma, nie wiem, matkę i ojca i oni są spoko. Tu nie ma takiej postaci! Nie ma. Nie ma! W Klara Bedoy była. No i widzisz, jak skończyła! Nie ma tu postaci, która ma szczęśliwą rodzinę. Albo pieska. Albo, nie wiem, no... Chomiczka. Chomiczka, czy cokolwiek. Nie! Wszyscy są w ogóle udupieni przez życie, jak tylko się da. W związku z czym to nie działa. Dobra, ale a propos tego seksu i wszystkich scen erotycznych. Ja generalnie jestem zdania, że seks w literaturze jest spoko, bo urealnia historię opowiadaną. I generalnie seks sam sobie jest spoko. Jest spoko. W związku z czym, jeżeli mamy, no nie wiem, na przykład romans, tak, i mamy sceny łóżkowe, one mogą być spicy, mogą być ostre i tak dalej, spoko, nie? Ja nie mam z tym żadnego problemu. Niech ci bohaterowie robią, co im się żywnie podoba. I niech im się podoba. Natomiast u Sarah problem jest w tym, że wszystko to, co dotyczy seksualności i ma być, wiecie, sexy, tak? Mm-hmm. Na zasadzie, wiesz, takie sensualne i tak dalej, to wszystko jest takim uderzeniem w ryj, takim o. Tak, to nie jest, wiecie, to nie jest wink, to nie jest mrugnięcie, to nie jest machnięcie ręką i zarzucenie włosy, tylko jest wszystko in your face. Wszystko jest takie bardzo... Takie bardzo, again, wszystko jest bardzo. Mam dwa wyjątki, ale do tego przejdę, jak dojdziemy do tych scen, bo ja je muszę zacytować. Tak, ale generalnie... większość tego, zasada jest raczej taka, że albo nie ma nic, albo jest wszystko. Albo jest wszystko. Tak. O to mi chodzi. I to jest mój problem, że nie ma tutaj żadnego, wiecie, takiego podprogowego, takiego zaczynania jakiegoś romansu, czy też, no patrzcie nawet na te relacje Rysanda i Feyry. Mhm. W gruncie rzeczy nie ma między nimi żadnego romantycznego takiego podtekstu do momentu, w którym Rysand nie mówi: no to może Kasjan będzie z tobą w nocy. Hm. No kurde, guys, jakby on, nikt tutaj nie potrafi flirtować, przysięgam. Ale cały czas Rysio jest opisywany jako flirciarski drań. To jest też w ogóle częsty tekst. To jest taki flirt in your face, taki, że dostajesz w ryj po prostu tym tekstem. Tak, jakby do Sarah J. Maas uważa, że flirt to jest wtedy, kiedy ktoś do ciebie mówi o seksie. Tak, tak in your face, w sensie... Nie, nie będę tak mówiła, bo nam zdemonetyzują ten film. To nie powiem tego, ale no, podejrzewam, że wiecie, co mam na myśli. Tak, a propos właśnie jeszcze seksu, jak tu jesteśmy, mam scenę, kiedy są na dworze lata, bo szukają drugiej połowy księgi, która może znaleźć kocioł, który może zniszczyć świat. I w każdym razie pan biedny Tarkin, czyli książę dworu lata, bardzo obłapuje wzrokiem Febę. Nie wiadomo, czy dlatego, to jest jedyna osoba, która potrafi flirtować, co wam to powiedziałam. To fakt, on jest dosyć szmeksi. On jest fajny, bo on zaprasza ją na spacer, nie wiem, pokazuje jej pałac. Spoko. Nie, w ogóle tak z nią rozmawia, chodzi z nią pod rękę i ma takie, ewidentnie widać, że ona mu się podoba. Ta ich rozmowa z cyklu, fajnie by było mieć cię za przyjaciela. No guys! To jest cute. Nie, wiecie co, ja jestem Team Tarkin. Ale podoba mi się to, że tutaj już z Rysanda wychodzą stadne instynkty, bo Tarkin ma taki trochę zonk, bo ona ma fragment jego mocy. Tak. I tutaj Febe nie jest sprecyzowane, czy on czuje tę moc i dlatego on się tak na nią gapi, czy to chodzi o to, że ona się mu podoba, bardziej to, że się podoba niż coś. W każdym razie Rysand się przysrał do tego, że spojrzał się jej na cycki i jej biust istotnie jest wspaniały. Przyznasz, dwa pyszne jędrne jabłka. I on takie, dude, jesteś aż tak zazdrosny, że komuś podoba się twoja towarzyszka, no to jest właśnie, że musisz takie... przysrać jeszcze jej przy okazji. Bo nie srap jemu, że typie, gdzie ty się patrzysz, tylko dwa pyszne jędrne jabłka. Ona nie jest sadem!
Tak, w sensie to jest takie bardzo zawstydzające. Tak. A potem jest oczywiście ta wielka rozmowa a propos tego, że Febo, słuchaj, zgadaj się z Tarekinem, bo mamy zdobyć tą księgę, tak? Dasz radę? Dasz radę. Zrób wszystko, żeby go przekonać. Ona, wszystko, gdybym się z nim przespała, żeby dostać księgę, co byś zrobił? Jego źrenice gwałtownie się rozszerzyły. Ale na tym etapie co on ma zasadniczo do gadania? Nic. Opuścił wzrok na moje usta, a drewno toaletki zajęczało pod jego uściskiem. On w ogóle nad nią tak stoi w tej scenie. Chciałabym powiedzieć. On się opiera o toaletkę i tak do niej gada. Mówisz takie okropne rzeczy. Wiecie, na tym etapie... Kiedy to on jest typem, który się miział z tą typiarą! Poseidon. Na jej oczach! Tak, w sensie wiecie, to całe gadanie o twoim, bo Boże, Fajero, no to w gruncie rzeczy, jakby ona chciała się z nim przespać, to by powinna iść i to zrobić. I to byłoby jakby w myśl tej polityki feministycznej Resanta, że jeżeli coś chcesz zrobić, to to zrób. Just do it, no nie? Ale podoba mi się też to, że w ogóle tutaj powstaje takie napięcie między nimi, bo on ma na nią focha, ona ma na niego focha i w ogóle, a potem dochodzi do tej sceny, kiedy oni wykradają oczywiście tą księgę, no i trochę jest Febrze smutno, bo Tarkin był taki miły i w sumie zrobili go w jajo. Ja ją rozumiem, w sensie to jest taki spoko przebój. Tarkin jest taki good guy. I mam taki, to jest good guy, który dostał po dupie, a ty jesteś bucem. O nie, znowu się zakochuje w good guy, to bez sensu, dobra, no dalej. No i w każdym razie, no i potem jest ten moment, kiedy dostałem te krwawe rubiny, czy tam coś tam jako zapowiedź tego, że Tarkin będzie się wkurzał i będzie jakaś tam bitka z Xander za zniewagę i tam dalej. Dokładnie. No i jest oczywiście sad moment i to wszystko. I podoba mi się to, że jakby cały ten pierdzielnik zostaje właśnie zmyty tym, że potem się spotykają, wiesz, jakby, wiesz, najpierw jest foszek totalny, a potem spotykamy się na winko, piękne gwiazdy i wystarczy, że on czuje skruchę i Febe ma w sumie takie zagwiazdy, które słuchają i marzenia, które się spełniają i koniecznie cytat, let's go. I jakby wystarczyło tylko to i już nie było tematu, ona już wcale nie ma na niego focha, on nie ma na nią focha, wszystko jest Gucci, lecimy dalej, no nie? No dalej. Także tak. Co ja mam dopiero 504. No tak, ja tu mam jeszcze trochę bekę z tego, że Ryszard jest takim genialnym księciem, ale jak co do czego doszło, jak wyciągały tą cholerną księgę, to latał i rozwalał jakichś tam strażników, a Amryn i Feja prawie że utonęły, ale no let's go, to musiała być Deus Ex Machina z tą wodną postacią, którą na początku ratowała. Tak, no bo to te nimfy je uratowały, tak? Te tak. Wodne. I powiem tak, a propos... jakiegoś takiego przebłysku u Mas, kiedy wychodzi jej, cim. Mam scenę z 457 i tutaj, wstyd mi trochę, że to mówię, ale to jest nawet dobre. To jest scena taka, kiedy jest właśnie nadal troszkę foszek, delikatnie wrócił a propos tego Tarkina. Scena w obozie Illyrów, tak? Tak, chyba tak, chyba to się dzieje w obozie Illyrów. W każdym razie to już jest po wszystkim. No i tam wcześniej była akcja a propos tego, że kiedy byli właśnie... Oni są w tym hotelu, bo ćwiczyli gdzieś tam na dworze lata byli i Ryszard jej przeteleportował ciuchy i nie powiedział, że nie byłem pewien, które chcę założyć, więc wziąłem ci kilka. I Febra ma takie, że koroneczki, ha 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 ha, haleczki w ogóle. No dobra, i... ja wiem jak to było. Oni mieli ćwiczyć magię fejry, ale było tak, że oni, w sensie ci z Berni, I guess, potrafią śledzić magię Rysanda, nie? Jakby wiedzą, trochę tak jak nie, mieli... to jeszcze nie to! To nie to? To jeszcze dalej! To ale jest... nie, no bo to oni będą w tej chacie teraz, tak? Nie. Ja tu mówię o koronkach. To jest jeszcze wcześniej, kochanie, to jeszcze nie to. Tu jest mowa o tych koronkach. I o tym, że... ta wizja tych koronek, tak? Tak, że ty może powinieneś popracować nad prawieniem komplementów, czy to jest wyzwanie Feyro? Właśnie jest. Może udamy się teraz do tego sklepu Feyro, abyś mogła przymierzyć te koronkowe diobrazgi, żebym mógł ci pomóc wybrać te, które warto wysłać Tarekinowi. No i ona tutaj wychodzi i przyznam, że tu się dałam złapać. I to dobrze Mas napisała, no bo jest, gdy znalazłam się w pomroku schodów, całe ciepło ze mnie odpłynęło, pozostawiając po sobie nieprzyjemny chłód w żołądku. Jedna rzecz filtrować, a druga robić coś takiego. Kochałam Tamlina, kocham go tak bardzo, to jest w ogóle niesamowite, że ona myśli tu o Tamlinie. Że nie przeszkadzało mi zniszczenie siebie dla tej miłości, lol, dla niego, lol, typiaro, run, red flag. A potem wydarzyło się tyle rzeczy i oto byłam tu i teraz i mało brakowało, a poszłabym z Rysandem do tego sklepiku. Wyobrażałam sobie, co mogłoby się tam wydarzyć. Obsługa byłaby miła, nieco nerwowa, kiedybym wyszła, zbierając się na większą wagę, niż mogłabym teraz znaleźć, Rys uzlustrowałby mnie od stóp do głów dwa razy, i tak dalej, nie spuszczałby ze mnie wzroku, wygoniłby tam służbę, ten panie sklepikajki, w końcu wróciłby wzrokiem do moich oczu, skinął na mnie palcem, wymruczał dwa słowa, chodź tu. A ja bym podeszła, świadoma każdego kroku, zatrzymała się przed nim, między jego nogami, przesunąłby coś tam. Zajebisty opis, generalnie gorąco się robi. Zaklinałam, kiedy wpadłam prosto w słup na podejście schodów i
okazuje się, że to on jej wysyła to wyobrażenie o tym. I dałam się na to złapać i miałam takie, kurde, nie, bo to jest niezłe. Kajda hotowa, mówię, spoko, spójrz do tego, czy to nie jest trochę takie, like, że wiesz, ktoś ci wsadza do głowy wizję. Nie wiem, czy to jest fajne, tak do końca. Czyli sam aspekt tego, że ktoś ci przysyła, wiesz... Deity staw z tobą? No tak, no bo co, jeżeli ty tego nie chcesz? No. A tutaj ona myśli, że kocha Tamlina. Więc wiecie, z jednej strony sam opis jest hot i spoko. Bardzo hot. Ale z drugiej strony, jakby się to zastanowić, to masz takie... Czyli wiesz, no jakby twój significant odejść, takie rzeczy wysłałeś, no, siedzisz wiesz, jeżeli, i masz takie... Nie, no jasne, jeżeli wiesz, sytuacja byłaby taka, nie, że... Ewidentnie Feyre dawałaby Reśkowi znać, że on jej się podoba. Tak. I w drugą stronę to byłoby to samo. I to byłoby jakby dla nich oboje... obojga... no, taka, jasne. Takie to spoko. Nie, no. To jakby to nie mam problemu. Mam problem taki, że Feyre nie do końca daje mu do zrozumienia, że on jej się podoba. Tak. Oni się raczej cały czas plują na siebie. Tak. Tak w taki flirciarsko dziwny więc sposób, to tak ale... jest takie 50-50, nie? Mm. Także tak, a propos Deus Ex Machina, tutaj mam jeszcze motyw a propos tego, że przybywają królowe na spotkanie z tymi. Ja mam pytanie. No. Jak posiadłyście dar przeskakiwania? Zapytała siedząca obok mnie Mor. To nasza tajemnica i nasz dar od waszego gatunku. Deus Ex Machina. Wyjaśnione, więcej nie potrzeba, wszystko wiemy. Także tak, lecimy dalej. W ogóle to przeskakiwanie miało być w pierwszym tomie taką super ekstra rzadką mocą, a okazuje się, że właściwie wszyscy to potrafią. Tak, no bo przecież jak żeby inaczej, no nie? Tutaj mam jeszcze oczywiście śmieszny cytat, to jeszcze zaznaczone z pierwszej części. A Mela i Noe powiedziały mi, że rozpiętość skrzydeł Illyria mówi w wielu rozmiarach innych części ciała. Zostawię was z tym, domyślcie się. Dodajcie 2 do 2. Chodzi o ręce! Duża stopa, duży but! Wszystko wiadomo. Otóż to... Nie wytrzymam. A, tutaj piękny... Rozpiętość brwi. Ich odległość. Od zewnętrznego kącika oka lewego do zewnętrznego kącika oka prawego. Tak. Dwój koszmarów. Czy jesteś na to gotowa? Nie. Wiecie co? Ja chyba pójdę po bleka. Dwój koszmarów. Okej, okay, dobra, ta scena jest tak obrzydliwa po czasie, że nie jestem w stanie o niej myśleć. W sensie, wiecie co, to jest znowu problem tego, że wszystko jest zajebiście bardzo dramatyczne, zajebiście bardzo. Mm-hmm. I cały ten w ogóle, to jeszcze bardziej podbija druga scena na Dworze Koszmarów w trzecim tomie, ale powiem to już teraz. Cały ten taki, wiecie, obraz Rysandę jako tego złego dla ludzi z Dworu Koszmarów robi z niego takiego papierowego wylana z filmów z lat 80. Ale on nie jest taki zły. Ale wiesz, chodzi mi o to, że cała ta podbudówka, nie? Że jak Sarah J. Maas pisze złych ludzi? Oni są tacy, wiesz, szalenie stereotypowi i schematyczni no. I śmieją się ha, 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 tak. Nie? I wokół nich jest zielony dym jak w filmach Disneya. To jest trochę tego typu vibe. I to miało być, wiecie, creepy, ale jednocześnie seksowne. Mm-hmm. I okej, dobra, momentami tam jest kilka... Dobrze, niech sobie wejdzie. Jest kilka takich... No chodź. Nie. Teraz widzisz, się zestresował chłopak. Jest kilka takich linijek, które teoretycznie mogłyby sprawić, że ta scena jest seksowna w taki bardziej odważny i in your face sposób, ale później na przykład, nie wiem, Rysand otwiera buzię i coś mówi. I to jest... W sensie, wiele tych scen w ogóle około erotycznych jest spoko do momentu, w aż którym... oni się nie odzywają. Aż oni się nie odzywają do siebie. Albo Feyre nie ma myśli w stylu... Jego penis. Był jakiś tam. Moje wrota. I moje wrota, w ogóle jak ja zobaczyłam jej wrota, to myślałam, że wyjdę z siebie. Widziała się. Czy wyjdę z siebie i stanowo. I to, ja nie wiem, czy to jest kwestia tego, że w oryginale też tak było. Czy pytaj to jest kwestia się, my doors? Gates. Nie wiem, czujecie o co chodzi? To jest cringe'owe samo w sobie, nie? Albo jej środek. Wiesz co, środek jest lepszy niż bramy do zwrota, mojego wnętrza. Sobie. Środek jest już lepszy niż bramy. Mały kłębek nerwu stanowiący centrum mojej egzystencji. Że łechtaczka, w sensie. To ja tam tłumaczę z masowego na nasze. Nie no kurde, te wrota to była przygięcie pałę. Czy w ogóle możemy porozmawiać o tym, że wystarczy, że tylko Rysand uniesie palec, a Feyre non-stop te twardnieją bubisy? Mnie to zastanawia. W sensie, może Feyre, może to jest thing, ja nie wiem, ale nie słyszałam nigdy więcej poza Sarah J. Maas o tym, że jakby ona ma strasznie wrażliwe piersi. No dobrze, to może ma, no dobrze, nie mam takie, będzie, dlaczego to jest tyle cycków?
No dobrze, no mam, no Boże, no. I poczułam jego twardość na udzie, no proszę dobra, bardzo, 517. Okay. Nie no, generalnie ta scena w Dworze Koszmarów jest strasznie pretensjonalna i tym bardziej podbija to w tym wszystkim fakt, że bardzo często jakby masa stara się nam powiedzieć taki klucz interpretacyjny do tej sceny poprzez notoryczne przypominanie nam, w myślach Feje oczywiście, ale to było to, na co się umówiliśmy. On nie jest tak naprawdę taki wiedziałam, zły. Że to będzie tak to wyglądało. To był mój wybór! To był mój wybór, wiedziałam, na co się pisałam. Rysant ostrzegał mnie, że tak będzie. I mam takie, dobrze, dotarło do mnie, nie musisz sobie o 3 sekundy o tym przypominać. Ale after all, jakby się tak nad tym zastanowić, co się dzieje w tej scenie? Oni no to tam, oni siedzą! Oni tam jadą po tą kulę. Tak. Kulę, za pomocą Veritas. Której pokażą... Veritas, ha, ha, ha. Pokażą ludzkim królowym... Nazwy własne tutaj, to jest w tym cyklu. Potężne, potężne, potężny research. Za pomocą której pokażą... Poczekajcie na to, co będzie działo w tym tomie, nie spodziewajcie się tego. Velaris, jako dowód na to, że Ryszard jest tym dobrym. No więc spoko, no i jadą po tą kulę i tą kulę ma ojciec Mor, który jest bucem i strasznym hamem i prostakiem. I on jest w ogóle tym bad guyem, który no wszystkich tam dęczy i on ma tą pozycję na Dworze Koszmarów. W moim postrzeganiu, po przeczytaniu tej sceny, doszłam do wniosku, że na tym Dworze Koszmarów jest jedna sala, jakieś NPC, ten ojciec i dwóch innych ludzi i to jest koniec i to jest cały Dwór Koszmarów. I w ogóle, czemu to służy w takim razie? Czy oni co, siedzą pod tą górą i co? Ale właśnie, słuchaj, nie zastanowiło się to, że w Dworze Koszmarów, który jest dosyć duży, jak się spojrzy na mapę, tak. Jest właściwie ten Dwór Koszmarów, który jest pod górą i Velaris? I nic poza tym, a jakby co z tymi wszystkimi innymi ludźmi, którzy mieszkają gdzieś tam... Gdzie są ci poddani? A dobrze, no i są jeszcze obozy Ilirów w górach, nie? No tak. Dobra. Ale gdzie jest reszta? Jakby na tej mapie jest całkiem dużo miejsca, to jak sobie spojrzymy może tutaj... Góry tam są. Wiecie, jak wklejmy może tą mapę, może się uda. Natomiast tu są góry ilerskie zaznaczone, równiny ilerskie, no to zakładam, że tam Ilirzy po prostu... Ilirzy? Tak, Ilirowie? Mieszkają. No i jest to Velaris po lewej stronie, Dwór Koszmarów po prawej stronie. Swoją drogą, ja zawsze myślałam, że to jest gdzieś obok, ale jednak nie. Mm. No i tam jest masa gór, nie? I w środku w ogóle jest dziura. Ja nie wiem, czy ta dziura wynika z tego, że tam po prostu jest napis, czy to coś jeszcze znaczy. No ale dobra, no tu jest jeszcze kupa miejsca, nie? Tu wiecie, jakieś masta portowe by mogły być, coś tam, tu jakieś w ogóle wyspy. Tak, pogadajmy o tym, że na mapie Hybejni nie ma żadnego miasta. No dobra, ale to zasadniczo nigdzie nie ma żadnego miasta, poza Adriatą, gdzie byli, tak? No to zaznaczyli. Nawet nie ma miasta, jakby tego, jak mu tam było, tam Lina, nie wiadomo. W sumie, gdzie on mieszka w gruncie rzeczy. W lesie, w buszu. Jest chata tkaczki. Ale wiesz, mam takie, jakby już tam walić geografię Dworu Nocy całego, ale tak? Wiesz, nie, no bo to nie ma sensu. Absolutnie, ale no tak samo w kontekście tego. Kto mieszka na Dworze Koszmarów? Stary Mor, 5 NPC-ów, 2 strażników i od czasu do czasu wpadaje są. Ale co oni tam robią? Bo to była jakaś impreza, nie? To było jakieś jedzenie, oni tam, że tańczyli jakoś tak erotycznie, dziko i w ogóle tego tam. I w gruncie rzeczy, no dobra, ale to tak na everyday basis, nie? A co oni robią? Kajkus, no właśnie, co oni robią na co dzień? Co robi stary Mor? Znęca się nad kotkami? No ale dobra, stary Mor jest arystokratą, więc on w gruncie rzeczy może robić nic. Nie, ale ci wszyscy ludzie, którzy tam mieszkają, to ja nie wiem, czy oni są jakimiś urzędnikami na tym dworze, nie? Czy tam w ogóle figurują? Liczą czy... słupki? Mnożą majątek Rysanda, nie, czy oni nie malują portrety jego nagiego ciała. No właśnie, no, co oni się zajmują? No i spoko, no i oni chcą tą kulę. I ten typ ma tą kulę. Rysand jest jego szefem. Tak. To nie mógłby się powiedzieć, daj mi kulę. No ewidentnie nie. Daj mi kulę. I to by było tyle. Nie, zrobimy przedstawienie, odwrócimy jego uwagę. Tak jakby ten typ nie miał nic innego do roboty, poza tym, żeby przyjść na przyjęcie i patrzeć, jak on ją maca po cipie w trakcie przyjęcia. No Jezus, no to jest bullshit jakiś na resorach. Jakby spoko, czajmy jaki był cel tej sceny. Ona miała być hot. No i spoko, on siedzi na tym tronie rozparty, tak, ona siedzi na nim, ona jest naga, ubrał ją w te same szmaty praktycznie co Amaranty, to są takie, wiecie, dwa paski i tutaj dwa cyki. Poza tym. I wiecie, no i tam siedzą, no i jest jakaś rozmowa, że no, co się dzieje w Dworze Nocy, bo ja nie wiem, a ten stary Mor ma takie, no dzieje się to, to i tamto, no i siedzi i on mizia tą feję i ją molestuje basically, ale ona, to był jej wybór, no pamiętajcie. Dobra, no, okay. I w tym czasie Azir ma takie, znika, idzie po kule, Mor stoi w tle, jest wkurzona. Ja mam pomysł. Kasjan chlap coś tam robi i wiesz, i potem wraca Azir, pyk, znowu się zmaterializował jak bracia Fred i George czasami i wtedy jest on ma takie, ja bym chciała. Okej, okay, gaciu. I koniec imprezy. Ja bym chciała książkę Azriel Points of View. To było wszystkie wydarzenia z całej tej książki. Z punktu widzenia Azriela. Ale to jest beka, bo tutaj była mowa o tym, że on znika w cieniach czasami. Tak. I ja to sobie wyobrażam tak, że wiesz, tutaj się dzieje jakaś akcja, tam pogadówka i wtedy Azriel ma wtedy takie, wiesz, on to wchodzi do takiej kieszeni pomiędzy światami. A to zajebiste, i siedzi, nie? W cieniu.
Ale ja kocham Azriela. I się gapi, że ty nie topesz. Tak, ale w ogóle swoją drogą, Azriel z tej całej bandy jest najfajniejszy. To jest najbardziej my type of bo character. Bo się mało odzywa. Bo się mało odzywa, a jak wszyscy powszechnie wiemy, ja lubię ludzi, którzy mało mówią. Tak. No generalnie... Tak. No i w każdym razie, no i jakby to nie było, to by zajęło 3 sekundy, daj mi kulę i bym wyszedł, bo jest jego szefem. Ale musiało być tak, że oczywiście Ultimate obelga na wszystkich, przyjdzie czas, że zapłaci za wszystko, dziwko. Ja mam pytanie, za co? Bo ja nie wiem, co ona mu zrobiła. Bo to ojciec mały mówi nie do fejry. Nie no, no bo, a fejry? A to ja nie wiem co. No wiesz, ona przechodzi, jakby wychodzi, tak, obok no. niego. Bo już wiadomo, już tam Azriel dał, wiesz, pomachał Wilsonowi, że masz kulę. No i ten przechodzi ona przechodzi obok niego, no i on to mówi bardzo ledwo słyszalnie. W sali wybuchła noc. No i to Ryszard po prostu eksplodował jak piniata. I wiesz, i mówi przeproś. A tak, no i potem łamał powiedziałem rękę. Przeproś. I on go stara tylko rękę, on go całego połamał. No tak. I ma tak. takie... kiedy się obudzisz, nie skorzystaj z usługi uzdrowiciela, jeśli usłyszysz, no tak. że skorzystałeś i mam takie, okej, masz nad nim taką władzę, to nie mógłbyś po prostu zapytać o kulę? A nie mógł na przykład wziąć mu tej myśli, wszczepić w mózg? Żeby on dał mu kulę? Tak. Nie wiem. No. Dobrze. Dobrze, to jest. Czy ja mogę do 569 strony? Możesz, chyba myślę, bo że to tak. To jest bardzo istotne. Jeszcze tylko jedna rzecz. Stronę dalej Feja mówi, że jestem tej z przyjacielem. I to przyjacielem jest ostrzelone, żeby nie było. No, to jest kinda cute, ale nie w tym kontekście. Bardzo podoba mi się to, że to pada tuż po tym, jak Rysant mówi zabije. Rozstrzelone. Każdego, kto cię skrzywdzi, wajknął rys, zabije ich i sprawi, że ich męki będą długotrwałe, zaczął dyszeć ciężko. Bardzo proszę znienawidź mnie, gaść mnie za to. Jesteś moim przyjacielem. Jesteś moim przyjacielem i rozumiem, że jesteś księciem. Rozumiem, że będziesz bronił swojego prawdziwego dworu i kajał tych, którzy mu zagrożą, ale nie mogę, nie chcę, żebyś przestawał mi mówić o różnych rzeczach. I mam takie, jak ona mu skrzydło podcina, haha, że mówi mu, że jesteś mój przyjaciel, to jest frędzą stulecia, to jest gorszy frędzą niż Tamlinem, przysięgam. Dobra, słuchajcie, w każdym razie potem dochodzi do tej sceny, którą ja trochę wspomniałam wcześniej, bo myślałam, że to już o to Marce chodzi, czyli jak Feyre z Rysandem swoją moc ćwiczy, no i oni tam gdzieś tam są. No i generalnie ci w Hybernii ludzie mają jakiś radar na moc Rysanda i podobno potrafią ją śledzić i wiedzieć, gdzie on jest, kiedy jej używa. Ale stajnie, to powiem, że można śledzić. I wiesz, później oczywiście ten wątek już nigdy nie wraca, a później Hybernijczycy już tracą ten radar z jakiegoś powodu. Zepsuł się. Pewnie zepsuł. Ale no dobra, okej, no niech będzie. A ja dziecka technologia bywa zawodna. No i dlatego Rysand, prawda, zabiera Feyre na rękach i latają razem w różne miejsca i tak dalej, i tak dalej. No i w którymś momencie pojawia się Lucien, nie? Tak z dupy trochę. No to jest piękne, w ogóle ten rozdział się kończy, a między nimi stał Lucien. O, Bronny Hyde, tak o, się Bronny nazywa. Hyde, to ci ludzie tak, z początku. Tak się nazywa ten NPC, a między nimi stał Lucien i mam takie, halleluja. No i oczywiście chodzi o to, że Lucien śledzi Feyre dla Tamlina, tak? No, obviously. No i oczywiście później on próbuje Feyre przekonać, tak, wróć ze mną do domu Tamlina. Mimo tego, że ona wysłała wiadomość do Tamlina, tak. że jakby ja nie wrócę, odeszłam z własnej woli, nie szukaj mnie. Dokładnie. Leave me alone. No i oczywiście pada jeden z absolutnie najśmieszniejszych tekstów Stefani. Tutaj z tej całej książce. No bo potem pojawia się Rysant, tak, który ma takie, o, Lucien. No i coś tam mówi do niego, mały Lucien, czy pierwsza dwama dworu jesieni nigdy ci nie wyjaśniła, to mam znacznik. Że kiedy kobieta mówi nie, ma na myśli nie. Naczelny feminista. Przedmówię do niego, ty złamała się, ty brudny, kurewski, złamała się. No i w ogóle ta obelga, że to w ogóle, ja chciałabym dać medal Lucienowi, że on nie powiedział do niego perty dziwko, tylko ty złamała się. Ja uważam, że to jest Lucien jest najbardziej elokwentnym bohaterem tej historii. Ja uważam, że należy to docenić. Szeroki słownik tak, i w ogóle. Bo nazywa go jakoś tak trochę inaczej niż wszyscy inni, więc jakby docenimy to. No. No i później mam, o dobra, to takie trochę... Cytaty o ciemności, bo wiadomo, ciemność jest tutaj bardzo istotna. O dobrze, diagnoza Feyre mam taki znacznik na stronie 614. Osiś. Nie chcę wysłuchiwać swoich wyjaśnień, dlaczego uznałeś, że należy mnie utrzymać w nieświadomości, podczas gdy twoi przyjaciele wszystko wiedzieli, podczas gdy wszyscy decydowaliście, co jest dla mnie właściwe. To jest a propos tego, jak już Feyre się dowiaduje od Suriela, że jest towarzyszką Rysanda i on jej nie powiedział. Mhm. Wszyscy inni dookoła wiedzieli, tylko nie ona. Mhm. No i ona mu wytyka właśnie, że wszyscy decydowaliście, co jest dla mnie właściwe. You have no idea what will happen later w tomie tym. Ale okej, okay, dobra, Feyre, you have no idea.
przyjdziemy do tego w odpowiednim momencie. No i Rysa ma taki, że no fair, daruj se, w sensie przestań, please. Daj se siana. Ona, zabierz mnie z powrotem do obozu teraz, zabierz mnie tam natychmiast, bla 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 bla. No i mam takie, że kurczę... Znowu Feyre jest tą nierozumiejącą. To znaczy ponownie jest tą, która ma do wszystkich dookoła pretensje, że ktoś jej tam czegoś nie powiedział, albo ktoś jej nie rozumie, albo coś tam. Ale z drugiej strony ona niczego od siebie nie oferuje. Mhm. I to jest bardzo smutne. Tak. Bo ja nie mogę bronić tej bohaterki. Jakkolwiek ona nie ma fajnych momentami w tej książce, nie. To później walnie jakimś takim tekstem, nie? Żeby mi się odechciała wszystkiego. No w ogóle te rozkminy są takie sobie. O, no na przykład jeszcze a propos rysu psychologicznego Feyre, to jest w momencie, w którym Rysant... Aha, no i Feyre później jest odholowana przez mord tej chaty w górach, gdzie sobie siedzi sama i myśli nad rzeczami. No i później Rysant przychodzi ostatecznie i mówi, dobra, no to chyba czas pogadać, no, ma, no dobra. No i ona gotuje mu tę zupę, nie, i w ogóle, ale dobra, jeszcze zanim przejdziemy do zupy, bo... Ty, ale ty pominęłyśmy jeszcze spoko sceny w tej chatce. Dobrze, ale ja chcę jeszcze tylko to opowiedzieć, nie? Bo to jest w ogóle całkiem zabawne, bo Feyre mówi, nie umiem gotować. Ale o ile ja dobrze pamiętam, w pierwszym tomie to ona tłumaczy, jak obrabiać zwierzynę swoim siostrom i swemu ojcu. W związku z czym zakładam, że jeżeli potrafiła polować, to potrafiła jakby te, nie wiem, te sarny czy tam coś tam ogarnąć, żeby to było zjadliwe, to potrafiła też to później tak oporządzić, żeby to zjeść. A tutaj mówi, że nie umie gotować, w związku z czym mam taki... Sady. No trochę śmiesznie, no nie? Zanim to jest właśnie ta scena, o której ty myślałaś wcześniej, a propos tego, że kiedy są w tej chatce, bo tam są w tym obozie Illyriów i tak dalej, i tak dalej. Tu jest znacznik różowy, czyli cimcimi w ogóle. I to jest kolejny aspekt a propos tego, że Sarah J. Maas generalnie umie i potrafi, ale nie wie kiedy przestać. I ta scena mnie w tym utwierdziła, że właśnie głównym problemem, jeżeli chodzi o cimcimi bohaterów, jest to, że Sarah po prostu nie potrafi się powstrzymać. No i tutaj mamy nawet gęstą atmosferę, bo oczywiście znowu mamy motyw jednego łóżka, of course. Ryszard jeszcze nie może schować skrzydeł, bo by znaleźli go po jego mocy, gdyby użył mocy, żeby schować skrzydła, więc oni są w łóżku we troje, właściwie w czworo, bo skrzydeł jest dwoje, nieistotne. No i leżą, no i się macają. Bo cimcimi nadchodzi później w tej chacie, do której Moira ją wynosi. I mam takie spoko, że to jest nawet git scena, aż do momentu, jak zaczynają ze sobą rozmawiać. Bo wcześniej, oczywiście w ogóle mamy tutaj kolejne przebłyski Ryszarda, feministy. Jest takie, czego chcesz Feyre? Znaczy tak, pyta się jej, consensual, wszystko spoko, proszę Feyre o tak, wymruczał, pitu, 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 pitu. Dalej. Chciałem to zrobić na dworze koszmarów, kiedy poczułem, jaka jesteś wilgotna. Chciałem cię posiąść tam, na oczach wszystkich, ale przede wszystkim chciałem zrobić to. Oszczędzę wam opisu nie, tego, nie co on tego. Tu robi. Nie czytaj tego. Istotne jest to, co mówi potem, bo oczywiście wykonuje pewien ruch. 587, sprawdźcie sobie. I mówi, kiedy będziesz mnie lizać... Jezus Maria, nie. Chcę być sam z dala od wszystkich innych, ponieważ kiedy będziesz mnie lizać, Feyre, pozwolę sobie jęknąć tak głośno, że mój głos będzie zdolny skruszyć górę. A kiedy ja będę lizał ciebie jest ostrzelone, chcę cię mieć rozłożoną na stole jako moją osobistą ucztę. A potem mówi, śpi. I takie, po co on się odzywał? Ta scena jest naprawdę dobra. Do momentu przed tym dialogiem. Tak, jak się nie odzywa. Jest mi tak przykro, byłam tak zawiedziona, jak to przeczytałam. Sad. Sad as fuck. Dobrze, czy ty coś masz jeszcze do tego czasu, jak przemowy Rysanda i tak nie, tutaj jakieś tam sneak peeky a propos malowania gwiazd na szufladach. No tak, no dobrze. Tutaj jest jeszcze ten motyw tego, że on dostał to w pierdy, że zaczął mieć te sny i tak dalej. No i przechodzimy do epopei rysandowskiej, czyli 30 stron wyznania miłosnego i kolejnych 15 czy 20 stron seksu. Ja sobie coś tutaj zaznaczyłam i tak nie bardzo wiem co, bo nie mam nic z ołówkiem zaznaczone i to jest bardzo dla mnie konfundujące, więc w gruncie rzeczy... Czyli to jest jakiś fragment tego... tej jego przemowy tutaj, no. A propos amaranty i tak dalej, natomiast prawdę powiedziawszy to ja... Aha, okej, dobra, ja chyba wiem o co mi chodziło już. Bo on tutaj tłumaczy Feyre, jak działało to, ta ochrona Velaryz. 16 stron. Że... Gdy czułem, jak moja moc jest mi wyrywana zaklęciem, które rzuciła, wznosząc Toas, skorzystałem z niej ostatni raz i wymazałem pamięć o Velaryz, zaklęciach ochronnych i wszystkim, co było dobre z umysłów przedstawicieli Dworu Koszmarów, jedynych, którym pozwoliłem sobie towarzyszyć. Generalnie chodziło mi chyba po prostu o to, że magia w świecie Sarah J. Maas jest absolutnie nieopisywalna i
tak niesamowita, że nie podlega żadnym absolutnie regułom i wszyscy robią wszystko to, co trzeba, kiedy trzeba. I ja mam o to duży zarzut do Sary, bo tak jak wielokrotnie powtarzam, że ten worldbuilding i koncept generalnie mi się podoba, to te granice magii, które nie istnieją, bardzo mi burzą jakby zabawę z tego, bo jasne, magia jest magiczna, w związku z czym to nie musi, ona nie musi być opisywana zasadami fizyki, ale chodzi mi po prostu o to, żeby miało sens to, co robią bohaterowie, a żeby to nie wypadało tak, że jak trzeba coś zrobić, to oni to zrobią. I wiesz, i to jest trochę przykre. Koniec końców, ostatecznie po latach, w wieku 25 lat, tak? Bo ta książka została wydana kiedy? W tym roku? O, dawno, dawno. 2016. Więc miałam wtedy lat ile? To było 5 lat temu. Więc miałam 20 lat, jak to czytałam. No. W wieku 20 lat bardzo mnie generalnie ta cała przemowa Rysanda ruszała. I byłam totalnie wzruszona i zachwycona tym wszystkim, co on tam mówił. On tak cierpiał. I tak dalej, i tak dalej. W wieku lat 25, czyli 5 lat później, najbardziej z tego wszystkiego rusza mnie to, że Feyre na samym końcu, kiedy on już się wygadał cały, prawda, i wszystko już jej powiedział, pyta się go, kochasz mnie? Na co Rysand kiwnął głową. Na co Feyre daje mu po prostu zupę i mówi, to jedz. I uważam, że to jest the most romantic scene of all time. To jest najbardziej romantyczna rzecz, którą Maz opisała kiedykolwiek we wszystkich swoich książkach. Ja przeczytałam wszystkie, więc mam dobre porównanie. Prawda. Nie ma... drugiego tomu Księżycowego Miasta. No dobra, okej, okay, no dobrze, rację, także wycofuję to. No to prawie wszystkich książek Sary J. Maas. To jest najbardziej romantyczna rzecz, jaką ci bohaterowie kiedykolwiek wobec siebie robią. I to bardzo trafia do mojego serca i uważam, że to jest bardzo miłe. Anna jest człowiekiem stałym, ceniącym miłość starych ludzi. Tak, ja doszłam do wniosku, rzeczy, tak, że ja nie jakby podnieca miłość starych ludzi, czyli prawie taka, której... Czyli to jest, jak ktoś da ci jeść i przykryje cię kołdrą, jak w nocy ci ta kołda spadnie z ramienia. Ewentualnie poda mi długopis, jak rozwiązuje krzyżówkę. Albo podrzuci nie pasę. Rozwiązuje krzyżówek. To no, tylko taki przykład. Nie, w sensie, to, powiem tak, to jest trochę śmieszne, bo wiesz, ta scena trwa 16 stron. Jego tak. Przemowa trwa równo 16 stron. W tym czasie Febra nie odzywa się kompletnie i tylko mierzy w garze. I to, wiesz, jak to sobie tak wyobrażasz, to masz takie... No dobrze, żeby się zupa nie przypaliła, chociaż nie umie gotować, to chociaż wie, jak zupę zrobić, tak? W sensie tak podgrzecią, żeby się nie przypaliło. Nie wiem, ale ona to wszystko z takim stoickim spokojem przechodzi, wiesz, jakby... Ani razu jej ta zupa się na przykład nie wylała, wiesz, albo nie poparzyła się, albo nie przestała mieszać. No litości, i wiesz, i potem ma takie, no to jedz, a potem... Ja uważam, że to jest najbardziej romantyczna rzecz, jak ktoś ci robi jedzenie. Tak, to jest. Ja totalnie jakby kupuję to, jak Rysand ma takie... Wiesz, jak kobieta ilerska czy tam coś tam daje mężczyźnie jeść, to jest jakby wyraz jej miłości, coś tam, coś tam. Mówię, tak, to jest wyraz miłości. Jak wracasz do domu, ktoś robi ci obiad tak. I daje ci kluchy na przykład, nie? Makaron. Ja kocham makaron, więc podaję kluchy jako przykład. I to jest najbardziej romantic shit ever. Dlatego ty, Agnieszka, jesteś małżeństwem, bo Agra robi pesto. Tak, a zawsze ja będę robić placki. A ty będziesz robić placki. No właśnie. Także tego. Dlatego Karol mnie kocha, bo je placki spoja. Dobrze, ja tutaj zaznaczyłam, nie wiem za co. Ja mam jeszcze śmieszną rzecz 668. O, ty też! Dlaczego ja to zaznaczyłam? Więź godowa troszkę cię uwiera. Okej! Still funny though. Tak, to jest still funny though. Jak właśnie oni tam wbijają. A potem Kasyn dostaje mordę. Tak, i oni się kuleją. To jest w ogóle niesamowite, że oni przez godzinę się biją, bo ten mu przysrał. I moje ma takie... No bo to, no jakby, no basically, kiedy wepchnie ci zęby do gardła, nie przychodź do mnie z płaczem, Kasjanie. Ten tylko skrzyżował ramiona na piersi, więź godowa troszkę cię uwiera. Rys nie odpowiedział. Feyre nie sprawia wrażenia nadmiernie zmęczonej, może miałaby ochotę przejechać się jeszcze ze mną. I wtedy wybuchnął. I mam takie... W sensie to z jednej strony jest chamskie, ale ten tekst o więzi godowej jest śmieszny. O więzi godowej jest śmieszny, no i się tu napieprzają. Moje ma takie, to im trochę zajmie, chodź, zajmiemy się, strzelimy sobie winiacza. I potem, to jest w ogóle niesamowite, oni już kończą się bić, jakby już emocje potem zostały wyładowane. Potem oczywiście okazuje się, że Kasyn zrobił to specjalnie. Tak, żeby go wyładować. No i jest motyw tego, że wyskawicie zniknęli, nie zaprzątając sobie głowy, zdejmowanie ze mnie wszystkich ubrań. Wiemy, jak to się kończy. I mam takie, Jezus Maria, to jest... Ten moment, kiedy ta książka już spada z klifu, to jest ten moment, kiedy już wszystko jest tłumaczone dzikością więzi godowej, pierwotnym pragnieniem, pierwotną żądzą, zwierzęcym instynktem i tym wszystkim. I mam takie, dała mu jedzenie i to było takie cute, nakarmiła go jako wyraz miłości. Teraz to już wszystko będzie tak naprawdę skupiało się wokół tego, że on ma chcić. Tak, już romantyczną część odhaczyliśmy. Tak, już były kwiatki, to
to jasno. Tak. Na stronie 687 mamy pierwszą zapowiedź tego, że kiedyś powstanie książka o Neście Cassidy. Czyli rozmowa, która się odbywa, prawda, wewnątrz tego kręgu i tu już są Elaina z Nestą w tym, także no. No. Nesta nigdy nie zapomni, Cassianie, że zaoferowałeś się bronić Elainy, bronić jej ludu. Dopóki żyje, będzie pamiętała o tym geście. No i jakby Neście trochę zabierze to, żeby się z Cassianem chociaż trochę nawet zaprzyjaźnić, tylko trochę go polubić. Później cofniemy się do punktu startowego, no znowu go nie będzie lubiła, ale okej. Więc to jest taki pierwszy w sumie znak tego, że coś tam się będzie z nimi działo dalej. Mm-hmm. 695 to jest atak na Velaris. No i jasne, no, scena bardzo dramatyczna, tak? No bo to tak, Velaris, tak, który tak, ukrywany tak. przez setki lat. W ogóle przestałam zaznaczać po tym. Po tym cięciu już przestałam zaznaczać, już się poddałam. Przez Rysanda i tak dalej. No i jest jednak zaatakowane przez Hybernijczyków. No i oczywiście Feyre zdecydowała się bronić tej części artystycznej, tak? Tęczy Velaris. Tak, tęczy. No i jest bardzo dramatycznie, bo teraz nagle już Feyre, nawet mimo że jeszcze w sumie nie zostaje tak oficjalnie towarzyszką Rysanda, ani księżną Dworu Nocy, bo to następuje dopiero później. Ma oczywiście taką myśl, aż krzyki mojego ludu ustały, a krzyki najeźdźców rozbrzmiewały pieśnią w mojej krwi. To jest bardzo dramatyczne, tak? Jeden z żołnierzy wzniósł się nad budynki, dobra, tam reszta jest nieistotna. W każdym razie zdanie, aż krzyki mojego ludu. No ale no słuchaj, no ustały, wcześniej... a krzyki najeźdźców rozbrzmiewały, ale wiesz, jak jest poetyckie, rozbrzmiewały. Ale wiesz, to... Jest pół do dziesiątej, ja już zaczynam mówić dziwne rzeczy, to jest moment, który mój mózg przestaje działać. Do tego, jak oni po cięciem wbijają i wtedy wszyscy wewnętrzny krąg mówią takie Panie kapitanie, no tak. Wiesz, i mówią takie no Feyre, jakby to jest... Ale wiesz, ona to bardzo szybko tak do siebie przyjmuje, to jest mój lud, który ja muszę bronić. Staję, na pewno nie szybciej niż rzuciła tam linę i rzuciła się na Jesa, tak? No jest trochę różnica. No nie wiem, no 400 stron to zebrało, no całkiem dużo, więc jakby... No dobra. No i oczywiście następny jakby sneak peek tego, że coś z Nestą i Elainą jest nie halo, a propos tej ostatniej sceny, gdzie już w Hybernii one zostają wrzucone do kotła i przemienione w fej. Jakkolwiek Elaina została stworzona na nowo, Nesta była inna. Nawet zanim wzięła pierwszy wdech, czułam to. Także wink, wink, że coś tutaj się będzie działo. No i oczywiście XD na samym końcu, czyli jesteś moją towarzyszką, powiedział Lucien do Elainy. Ja do tej pory nie do końca rozumiem w gruncie rzeczy, po co ten wątek tutaj jest. Mam nadzieję, że to mi trochę wyjaśni, bo pewne rzeczy, które zostały zasnipowane w tomie trzecim, które mogły być trochę z dupy i bez sensu jakby w kontekście tomu trzeciego, okazuje się, ja to odkryłam w ogóle jakimś niesamowitym zrządzeniem losu, to już rozmawiałyśmy o tym jeziorze i łabędzie. Okazuje się, że to będzie miało bardzo, no nie wiem czy bardzo dużo, ale jakieś tam znaczenie w tomie tym. W związku z czym, może się w końcu dowiemy... Ach, ten kościej. Miałby się taki popularny ostatnio. Może się w końcu dowiemy, o co chodzi w gruncie rzeczy z tym, że Lucien i Elaina musieli być towarzyszami. To znaczy, ja nie do końca jakby rozumiem ten koncept, bo w gruncie rzeczy to do niczego nie prowadzi. Aż do samego końca trylogii, w sensie, poprawcie mnie, o ile się mylę, bo ja może o czymś teraz zapomniałam, że może jest jakaś sekwencja scen, które nie mogłyby mieć na przykład miejsca, gdyby nie fakt, że oni są towarzyszami, czy coś, nie? Jakby... Jasne, no to możemy to tłumaczyć tym, że Mas pokazuje, że nawet jeżeli ktoś jest z kimś połączony więzią, to nie do końca może kogoś kochać albo coś w tym rodzaju, nie? Że to jest właśnie trochę takie uwięzienie, tak? Że jesteś zauroczona kimś, mimo że na przykład tej osoby wcale nie lubisz, tak? W sensie... Ale wiesz, na przykład w kontekście Ryszarda i Frytki, to jest tak, że oni się kochali od kiedy się zobaczyli. No tak, więc ale... to jest sugestia, że więź godowa jest równoznaczna z miłością romantyczną. No tak, ale z drugiej strony tam później Rysand jej tłumaczy, że można tę więź odrzucić, że kobiety na przykład częściej ją odrzucają niż mężczyźni i potem to niszczy ich do cna. W sensie tych mężczyzn, nie te kobiety. I więc jakby nie trzeba tej więzi podlegać, nie? Jeżeli nie chcesz tej osoby teoretycznie, to nie musisz jakby jej przyjmować i akceptować tej więzi, nie? Bo to jest trochę taka więź gotowa wersja demo, tak? Że ona jest, ale ty jeszcze... To jest taki samouczek. Wersja próbna, no. To jest taki samouczek. Ty nie przeszłaś jeszcze tego samouczka, nie musisz tego robić. Jeżeli nie chcesz grać w tę grę, to nie przechodzisz samouczka, wiesz o co chodzi. Nie, no możesz wziąć samouczek i nie zagrać w pierwszym. No tak, no, ale no rozumiesz o co mi chodzi. I on no, to tłumaczy jej, tak? On to jej tłumaczy i w ten sposób mówi, że teoretycznie gdyby Elaina Lucena nie chciała, to nie musi go mieć jako towarzysza, tak? Tylko no nie wiem, on będzie cierpiał, a ona nie z jakiegoś powodu, ale okej, no dobra. W związku z czym...
W sensie, to mi bardzo przypomina Wpojenie ze Zmierzchu. Tak. I to jest takie, wiecie co, strasznie przykre, bo to Wpojenie jest, jakby się nad tym zastanowić, szalenie toksycznym konceptem i takim niezbyt wygodnym. I takim jasno możemy mówić, że nie wiem, ktoś komuś jest przeznaczony. I generalnie przy okazji Fejry i Rysanda ostatecznie to wybrzmiewa spoko. Kinda works. Tak, to działa, nie? Okej, okay, byliśmy jakoś tam powiązani, odnaleźliśmy się, poznaliśmy przez się, kocią. Przespaliśmy się ze sobą i okazało się, że wszystko nam gra. No i fajnie, nie? Jakby spoko, wszystko tutaj ja rozumiem. I'm happy for them. I dla mnie są, no, jakby nie mam nic zasadniczo tej relacji do zarzucenia, tak? Koniec końców, poza tymi miejscami, które tutaj w tym filmie ukazałyśmy. No nie jest za bardzo momentami. Tak, no nie ma tam za bardzo nic takiego, co byłoby bardzo krzywe. W sensie najlepsze jest w tym wszystkim to, że w porównaniu z relacją z Tamlinem, to chociaż w tym wypadku masz takie, że dobra, więź więzią, jakby przeznaczenie przeznaczeniem, ale after all oni jednak trochę czasu ze sobą spędzili, trochę rozmów przebyli na różne tematy i finalnie, wiesz, i pośmieszkowali, i popłakali, i podramatyzowali, i mieli jakiś tam, wiesz, wypad, jakich ktoś tam napadł i w ogóle, i tamtego, była kłótnia, było godzenie się, więc masz takie, okej, okay, naturalne etapy związku zostały odhaczone, no a z Tamlinem to było Deus Ex Machina, on jest taki piękny, tak? No i koniec tematu, a poza tym no dobra, ale to było trochę wytłumaczone tym, że ej, on był dla niej dobry, tak? Więc ja to jednak mimo wszystko kupuję te relacje między Fejrą i Tamlinem, jakby w kontekście obu książek. Hmm. Szkoda, że tej rozkminy nie było w tomie pierwszym, po prostu. Ale no dobra, no jest w tomie drugim, więc już niech będzie. No może to jest leniwe łatanie i ja to po prostu próbuję uratować, ale no. Koniec końców, cały Akoma wypada lepiej zdecydowanie niż Akotar. Czyta się go Gaj, zdecydowanie mnie się to zajebiście czytało. Ja przeczytałam wczoraj na jednym posiedzeniu 500 stron ponad. Dzisiaj skończyłam, bawiłam się jak kunawa geście. Także... Rzeczywiście Akomaw jest chyba najlepszą książką Mas. Zgadzam się. Nie jest idealną, bo jak widzicie tutaj dalej rzeczy kuleją. A, właśnie jeszcze jedna i są dziurawe, i są niedopisane, i jest Deus Ex Machina, i jest rozciąganie gumy w majtkach, i nie tylko, i tak dalej. Ale koniec końców, zabawa jest na tym spoko, jest przednia, tak? Czyta się to dobrze i cały wypada... W sensie opakowane to jest bardzo ładnie, w taki błyszczący papier, który mi się podoba. Ja jestem wzroką z natury, więc mi się podobają błyszczące rzeczy. No. No tak, tak. I była zupa. I była zupa. To jest chyba moja ulubiona scena w całej tej trylogii. Moja ulubiona scena z tego tomu... mam dużą dozę sympatii do Buta. Tak, do Buta też. But, kozak, to rzeczywiście. Teraz nie mogę się odpędzić tej myśli, że czytanie tych myśli, bo jak czytanie Messengera kogoś... Tak, teraz mi będzie głupio po prostu strasznie. Szanuję za scenę z Hulkami. W kwestii tych scen okołoerotycznych. Mm-hmm. Myślę, że to była najlepsza scena, jaką Mas napisała. Pod takim względem, że nie była przegięta. Mm-hmm. I... No i tyle. No i tyle. To był bardzo długi film, kończmy to już. On trwa chyba z półtorej godziny. W każdym razie, dajcie znać, co sądzicie, może chcecie się do czegoś odnieść. Jak zwykle pamiętajcie, że te nasze analizy są no taką ciekawą dosyć konwencją i nie są taką prawdziwą recenzją, tylko bardziej gadaniem, żeby gadać. Widzimy się w następnym filmie. W recenzjach Kowaru. I zobaczymy, co wtedy się wydarzy, potem lecimy do Akosyfu. Słuchajcie, w trzecim tomie dzieje się coś takiego. Wy się nie spodziewacie tego. Żaden się tego nie spodziewa. No, także trzymajcie się mocno, wytrzymajcie jeszcze te kilka dni i widzimy się następnym razem. Pa!